I ruszamy w końcu z finałem górnej drabinki w dolnym prawym rogu na czerwono. Piotr, czyli Piotr Walukiewicz, zawodnik teamu SideStorm Gaming. A w lewym górnym rogu, grający jako niebieski zerk, jest to oczywiście Elazer z teamu Liquid. No zaraz zobaczymy, Mikołaj, co zrobi. No potencjalnie fantastyczne starcie przed nami. Aż jestem ciekaw, czy faktycznie no, dwóch faworytów tego turnieju, czy Spirit, czy jednak Elazer dalej. No bo tak jak wspominałem wcześniej, Elazer dominował w zasadzie każdego lana do tej pory, na jakim się pojawił, tam wygrywał, no ale Spirit nie był na każdym tym turnieju, więc jestem bardzo ciekaw, czy jednak ta forma Terana się tutaj udzieli. Niedawno bardzo ładny występ zaliczył Spirit w europejskim Dreamhacku, znaczy w europejskim ESL Master Summer. I Spirit doszedł aż do półfinału, wiesz, on tam pokonał Super. Hero Marina, pokonał Reynora nawet. Wow, no to jedna, naprawdę forma jest. Tak, jedna mapka była ponad godzinna, działy się dzikie rzeczy, ale Elazer dopiero co jak byliśmy na Homestory Cupie, parę tygodni temu, Elazer doszedł do półfinału, nie? No to super, naprawdę. Także to jest poziom, forma ostatnio u nich niezła, więc miejmy nadzieję, że pod kątem tego turnieju widowisko będzie zacne, a jeszcze za tydzień właśnie będą grali w Riyadzie, gdzie się tam wybierają właśnie do Arabii Saudyjskiej, a póki co zobaczmy, kto będzie lepszy w właśnie finale drabinki wygranych. Na razie typowe rzeczy, no. Tak jest. No tak jak mówisz, na pewno wiesz, ciśnienie jest też duże właśnie, żeby się pokazać dobrze za granicą, ale tutaj też wydaje mi się, że w związku z tym właśnie, że taki turniej będzie miał miejsce, no to panowie, mam wrażenie, że wiesz, forma wysoka jest, nie? Także zaraz zobaczymy, jak będą te gierki wyglądały. Starport w drodze, Elazer z tego co widzę, tak jak powiedziałeś, trzecia baza też już jest prawie, że gotowa i oczywiście ulepszenie do prędkości zerglingów. Szczerze powiem, że chciałbym zobaczyć tutaj Battlecruisera ze strony Spirita, to byłaby mega beczunia, ale niestety raczej nic takiego nie będziemy widzieć. Tutaj oczywiście już Techlab zostanie oddany. Na pewno tutaj nie ma batków ze względu na to, że on by tego Techlaba tak wcześniej nie oddał. No bo po co? Nie może batka jeszcze w tym momencie zrobić. I mamy cloak do Banshee. To jest też kwestia taka, że czasami ten cloak jest robiony dla ściemy. Tutaj akurat raczej coś takiego nie ma miejsca, ponieważ no nie ma żadnego overlorda, który tutaj wylatuje, prawda? Tak. Więc no. No i trzecia baza także wydaje mi się, że dosyć szybka ze strony Spirita. No to też oczywiście znana procedura Piotra. Mapa idealna, żeby zagrać długi mecz, dłuższą mapę, więc nie mogę się doczekać. Dopiero co był grany finał GSL-a właśnie i na mapie Grezman pamiętam, że Dark zmarł. No. Długo potrafili się pojedynkować, ponad 20 minut. No tutaj oczywiście próba Mikołaja, żeby zdobyć łatwe, tanie informacje. Nieudana ta próba, ale no w sumie to nawet zobaczenie 4 helionów i już w sumie coś mu mówi. No ale to jest na razie klasyczny początek 6 helionów. No może już dedukuje Elazer, że o dobra, to jest standardzik i o, i nie ma się czym przejmować. To ciekawe, wiesz, bo Elazer nie tak często, z tego co pamiętam, grał Roach'e, a tu nagle Roach Warren. On zazwyczaj był graczem Zergling, Baneling. Czasami Mutaliski, jak miał dziwny dzień, ale... Tak, tak. Ale to się nie najlepiej też czasami kończyło jednak. Wiesz co, Roach Warren tak naprawdę mi tak jakby implikuje, że będziemy mieli jakiś mocny push. To jest coś, co jest takie dosyć mocno niepewne, wydaje mi się, ze strony zawodnika zergowskiego. Zaraz zobaczymy zresztą. Ler w drodze. Roach'e generalnie biorąc mogą być używane właśnie w trybie defensywnym, kiedy przeciwnik robi dosyć dużo helionów, a ich jest tutaj dość dużo, powiedzmy sobie szczerze. Zerglingi na taką liczbę helionów no, nie są jakieś super idealne, jeśli je okrążysz, to jak najbardziej super. Tylko, że wiesz, te zerglingi padają, Roach'e są po prostu o wiele bardziej wytrzymałe, nie? Są w stanie przyjąć troszeczkę tych obrażeń, cofnąć się, wypchnąć te heliony i się nie przejmować tym, że straciły tam powiedzmy 20 albo 30, czy nawet 50 życia. A zerglingi po prostu padają ekstremalnie szybko. No i jak na razie czwarta baza także w drodze. Elazer zauważył, ok, Spirit się dosyć mocno tutaj rozbudował. No, nie mamy detekcji w tym miejscu. On się cofa pod Sporkrullera, tylko od razu otrzyma troszeczkę obrażeń do jeszcze heliony. No właśnie próba jakiegoś takiego ataku z zerglingami. Jedna królowa zaraz padnie, dostała tutaj troszeczkę tej transfuzji, tylko po to, żeby zostać utrzymana przy życiu. No i w sumie tak naprawdę nie mamy tutaj... O, teraz bardzo ładne częściowe okrążenie ze strony zawodnika zergowskiego. No i niestety będzie musiał mocno Spirit podać tyły. Tutaj trzeba odpuścić już, ale no próba może nie była zła, ale i tak się w zasadzie bardzo prawidłowo Elazer obronił. No tylko dwie dronki, no to w ogóle żadnego problemu. Także gramy dalej. Być może lekkie prowadzenie Elazera. Tutaj mamy dropper lordy, wiesz? No, to jest zastanawiające. Ale Elazer jest takim graczem, który no, nie stroni od nich. Znaczy nie chciałbym powiedzieć nie stroni, ale powiedzmy, że grał je więcej niż raz. Tak jest. To jest...
Znaczy on teraz, no on, znaczy nie, czy Olin, nie chciałbym być Olinuje na 73 workerach, ale tutaj będzie miał miejsce mocny push właśnie z tymi królowymi, także on chce je mieć na Banshee, żeby te roachy były troszeczkę no, bardziej chronione przeciwlotniczo, a też no, nie chcę za bardzo łazić nimi poza creepem, bo to będzie naprawdę ekstremalnie, ekstremalnie podobne. Także, powolne, przepraszam bardzo. Także ja bym nie chciał powiedzieć, że to jest jakiś turbo Olin albo, albo coś podobnego, ale no mocny atak w tym momencie ze strony Elazera. Let's go. Elazer zamierza spróbować sięgnąć po no, łatwą wygraną, powiedzmy, stosunkowo łatwą. No, a Zbielit oczywiście spróbuje się obronić. Już przytulone SCV-ki do bunkra, tanki oczywiście porozkładane. Steampack użyty natychmiast, próbuje Overlorda zniszczyć jednego, udało się, ale on chyba wrzucił wszystkie królowe i tak na zewnątrz. Lecą korsywy na pierwszego tanka, zniszczony, trafiony. Część Ravagerów już nawet popadała. Broni się Spirit. Ale to w ogóle wszystkie królowe ekstremalnie szybko padły. Zobacz, że dwie Banshee dalej są w powietrzu. Wyszło to naprawdę troszeczkę dziwnie, jakby tak, no właśnie, to się, że łapie te Ravagery. Stracił tam jednego Marina na Corsair Baila i to jest w zasadzie wszystko. No, nie wyszło to w zasadzie w ogóle Lazerowi. Tak jakby to wszystko zostało tak trochę stunelowane. Te królowe w jednym miejscu zostały bardzo mocno poobijane. Nie wiem, czy tam miał miejsce Focus Fire tymi tankami, czy nie. Ale ewidentnie tutaj to Lazerowi nie wyszło. Tak, to była bardzo, bardzo udana obrona Terana. Dziwny ten atak, powiem ci, jeżeli chodzi o Mikołaja, nie? Że te ulepszenia dopiero tak, teraz się kończą i bez nich w sumie atakował. Taki anty-timing troszeczkę. Tak, dokładnie. Anty-timing, anty-mikro. No i na razie dwie Banshee też żyją, można je zreperować. Spróbować zadać jakiś damage, do tego jeszcze tutaj mamy taki quad damage drop. Nie wiem, czy Elazer w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, jak na razie nie mam w ogóle tutaj żadnych jednostek, które biegły. No może teraz rzeczywiście jakieś troszeczkę z nich się pojawi, tylko problem polega na tym, że Terran już jest cały na ziemi i jest w dobrej pozycji, żeby jakby troszeczkę tunelować te zerglingi, prawda? Nie ma tutaj jakiejś takiej ogromnej powierzchni, którą można by atakować zerglingi padną. Wydaje mi się, że powinien się ewakuować może teraz, chociaż z drugiej strony zadaje dobry damage. No, nie ma sensu chyba tam stać i się wymieniać tą armią, zwłaszcza, że właśnie teraz zaatakował piątą bazę i w zasadzie też jakiś taki poboczny cel został osiągnięty, jeśli chodzi o te ataki. No, troszeczkę się gubi Elazer oczywiście, wymusza te błędy Spirit i to bardzo, bardzo sprawnie. No, może tutaj, chociaż nie, chyba nie, z tymi zerglingami będzie ciężej przeatakować. Elazer dalej uparty przy roachach i przy ravagerach, robi do nich kolejne ulepszenia. Może myśli o lurkerach, bo zazwyczaj z roachy właśnie sensownie w lurkery przechodzić, bo mają te same wzmocnienia. Tak. No do zasięgu. Ale ma Hive'a w drodze, więc dobrze byłoby może już od razu zacząć grać, o właśnie się być Hydra Den i właśnie teraz się to, się ta konstrukcja biologiczna pojawia, więc jak najbardziej lurkery można by zagrać. Trzeba jeszcze ten lurker den oczywiście stworzyć. No i tutaj jakby też Elazer trochę się zakopał swoją kompozycją, w sensie takim, że on nie za bardzo jest w stanie cokolwiek robić z tymi medivacami. Jego przynik po prostu odlatuje i jakby nie ma hydr, nie ma mutalisków, nie ma absolutnie nic, co w jakikolwiek sposób tworzy jakiś chociażby zarys kontroli ze strony Elazera nad tą mapą. Odchodzi teraz zdecydowanie większy oddział polskiego Terana. Może się tutaj rozkładać. Lazer próbuje to zajść od boku, ale zauważ, że Lazer nawet nie ma jeszcze szybkości drołczy, więc to wygląda fatalnie. To tak, no tempo jest takie niezbyt zawrotne, jeżeli chodzi właśnie o zergów. No i myślę, że tutaj Spirit dobrze się wymienia. Może ta dolna flanka w wykonaniu Mikołaja nie jest zła, ale całościowo GG. Tak. To był atak, który rzeczywiście Spirit się troszeczkę potknął, bo tam stracił jednego albo dwa siege. Ale z drugiej strony też jakby Elazer wchodzi, te siege tanki z tyłu też atakują. Nie ma w ogóle ulepszenia do prędkości, nie jest na creepie. Z drugiej strony te jednostki, które atakowały z tyłu, one zaatakowały zdecydowanie zbyt późno. Te siege tanki nie zostały zabite wystarczająco szybko. Naprawdę tak troszeczkę właśnie to wyszło no słabo, jeśli mogę to tak określić. Więc tutaj jak najbardziej zasłużone zwycięstwo ze strony Spirita. Tak jest. Ładnie siadło, za momencik druga mapa, ładnie zagrali, taka, no to już oczywiście mega, mega wysoki poziom, jeżeli nawet chodzi o rozgrywki europejskie, czy tam nawet może by zaszaleć światowe, ale no wystarczył jeden błąd, błąd, nieudany atak i to mocno nieudany tak. I już Spirit potem miał tę rozgrywkę w miarę w garści. Znaczy, tam się mogło coś jeszcze wydarzyć, nie? Ale no, zapomnienie o szybkości do roachy dość duży błąd, nie? I to też na przykład tego nie było w tym poprzednim ataku, gdzie było tak dużo roachy, więc to też trochę tak dziwnie. No, szybkość do roachy tutaj ciekawe, gdyby była opracowana, jakby to wszystko wyglądało. Pozdrawiam wszystkich drwali. Tak jest. Mena drwala. No i druga gra przed nami. Tak, zresztą Magda już mnie ciśnie o to, stary, naprawdę. O brodę? Że lubi? Jak wrócisz, to się ogól, bo zarosłeś. Także no.
Nie no, moim zdaniem bardzo dobrze akurat u ciebie wygląda, nawet taka dłuższa. Moim zdaniem też, ja nie rozumiem, o co kobietom w ogóle chodzi, no stary, naprawdę, nie? Panowie, pamiętajcie, jak się pytacie, czy dobrze wyglądam, zawsze się pytajcie swoich ziomeczków. Najlepiej. No, kobiety nie wiedzą, co mówią. Co one, brodę mają? No, dokładnie, dokładnie. Ale będąc już poważnym, to... Niektóre mają wąs. No mają, no. Takie Conchity jedne. Conchity. Także czekamy na drugą rozgrywkę. Tutaj panowie za chwileczkę założą gierkę. No i czekamy. Tak jak mówię, no... no nie chciałbym powiedzieć przespał Elazer, ale jakby liczył troszeczkę może bardziej na masę i tej masy nawet tam nie było, nie? Mm. Tak naprawdę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. To jest finał Best of Three? Z tego co wiem, to tak. Okej. Okay. Ale jeszcze, a nie, chwileczkę. Upper Bracket Final Best of Five? Nie, Best of Five, wow. Okej, okay, dobra. No dobrze. Jestem pozytywnie zaskoczony. To tak, albo tak, zapomnieliśmy o formacie w ogóle powiedzieć tego górnego finału, bo tak z automatu zazwyczaj człowiek leci i myśli, bo o trzy pewnie. A tu Best of Five mamy, do trzech wygranych. Mm-hmm. Dobra, dobra. Tak jest. No i tak jak mówię... O, zresztą Kasim już tutaj też pisze. Tak, 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 bardzo dobrze, Kasim jeszcze się upewnia. Kasim jest oczywiście cały czas na posterunku. Ja lubię, jak facet ma lekki zarost. No tak, ale to nie jest lekki zarost. No to już lekki to on był kiedyś. No. Lekki to on jest, jak ja się ogolę. Także no. Dobra, sekundka. Co my tu mamy? Tutaj wyciszmy. Patrzę jeszcze oczywiście na inne meczyki, bo widzę, że tam jest trzymana dolna część drabinki. Trzymana albo rozgrywana. W sumie co może nawet spróbuję zobaczyć. Nie, chyba trzymana. Geralt nie gra. Papi Rail. Jeszcze można by spróbować ustalić, ale ich chyba tutaj nie mam na friend liście, więc trzeba użyć mózgu. Mm-hmm. I może coś się dowiemy. Nie, tutaj tego też nie ma. Okej. Okay. No dobra. To się dowiedzieliśmy. Dobra, czekamy, czekamy. Witam wszystkich bardzo gorąco. Tak jak mówię, no ja dzisiaj na kaście z Igorem, także będziecie musieli wytrzymać. Ja wiem, że wszyscy chcieli tylko Igora, no ale będziecie musieli pocierpieć troszeczkę. Ja bym sam dzisiaj nie dał rady, także super, że tak. Jesteś. No ja dzisiaj też bym sam nie dał rady, tak? Uzupełniamy się w naszej ułomności. Doskonale. Po tym Best of Five zrobimy sobie krótką przerwę na sekundkę i tak dalej, tak, także tak, będzie tak. Jakieś 15 minut, wtedy wejdziemy z grami z Lower Bracketu, finałem Lower Bracket i później już oczywiście głównym finałem, także czekamy. Może przed finałem sobie też zrobimy przerwę taką króciutką. Zobaczymy, jak to także będzie. No. No i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Gierki wydaje mi się, że są całkiem spoko. Jeśli nie jesteście na miejscu, a jesteście na przykład w Warszawie albo blisko Warszawy, to zapraszamy. Tak jest. Bo jest bardzo miło. Nie ma gdzie zaparkować, ale to jest jakby, to nie jest mój problem. Normalne w miastach. Także no. To nie jest mój problem. Tak jest. Może na torach tramwajowych, ale nie polecam, w sumie, bo to chyba nielegalne. A tam jest trochę miejsca. Czy będzie pite po turnieju? Jest pite w trakcie. Także... No tak, kola cały czas. Także no. Tylko i wyłącznie kola. Bo jak wiemy, sportowcy nie piją. Igor, weź na jutro ponton. Co się jutro dzieje, Igor? No, ja lecę do tej Arabii, ale to... A, ale po co ponton? Ale po co ponton, no. No właśnie, nie? Tego nie wiem właśnie za bardzo. O co chodzi? Po co ponton? A, żeby z tych... Wydm zjeżdżać na pontonie. To jest genialny pomysł, stary. Ja nie wiem, czy ja tam w ogóle wyjdę z tego, z hotelu, bo co nie pytam, nie zaczepiam ludzi, to mówię, przygotuj się na 50 stopni, nie? 50 stopni, to tak. ja dziękuję. Ja chyba z klimatyzacji... Na mnie 25 to już jest taki limit górny, nie? Tak, tak, tak. Także no. To samo mam. Na wydmach zjazd. Czy mamy klimę w tym kastrumie? No nie. Tutaj nie, tu jeszcze nie ma klimy. Są uchylone okna. Także to jest jedna rzecz, którą wydaje mi się, że no jakby jest do poprawy, ale generalnie ja nie narzekam ze względu na to, że jest naprawdę bardzo spoko tutaj. Także no, git. Git status. Tak jest, tak jest. Git blame. No spokojnie, jeszcze ściany są z cegły. Ty, w ogóle to jest jakiś telefon oldschoolowy. No, teraz dopiero zauważyłem, taki jeszcze... To dzwonisz po policję, wiesz. Z kablem i z obracaną tarczą. Bo to jest jakby to, przykładasz i tu masz jeszcze drugi ten, jaki hełmofon, znaczy nie hełmofon, nie? Także no. Jakbyś to tak działało, może, ale bym nie umiał chyba tego z tego zadzwonić, bym musiał kombinować. Także no. Czemu mam tak cicho, a tu suwak dźwięku na Twitchu na 5%? No,
sam jesteś architektem twojego upadku, nie? Także jakby tutaj to nie jest coś, co ja zrobię, chociaż jedna rzecz, którą nie ja zrobiłem. Okej, okay, Soul is ready. Spirit, przepraszam bardzo. Soul shoty, Spirit shoty. Nikt nie grał w Lineage'a, więc nie wie nawet, co to jest. Ja nie wiem. Także no. Będzie filmik na YouTubie z tej gry? Prawdopodobnie tak. Postaram się, żeby był, tylko to jeszcze dużo czasu, bo teraz nakolejkowałem filmów na YouTube'a, bo mnie nie będzie, ale codziennie coś się będzie na YouTube pokazywać. No, na 2-3 tygodnie w przód to jest... Mhm. Miniaturków nie było końca. Robienia miniaturek, kolejkowania i sam robisz? Czas. Teraz po raz pierwszy dostałem od kogoś miniaturki, powiem. Ja pamiętam, że mi kiedyś Mamba zrobił kilka miniaturek, ale wtedy przestałem już jakby na YouTube wrzucać, więc no i tyle z tego wyszło, nie? A Mamba robił fajnie. No przepraszam. Ale to sorry. Większość robię sam, no ale to jest taka taśmowa rzecz. Żeby... Produkcja. Tak. A przynajmniej coś umiesz z tej grafiki, nie? Ja nie umiem. Nie powiedziałbym, żebym coś umiał, ale tak minimalnie, takie bardzo podstawowe rzeczy. Jak patrzę, jak ktoś, kto naprawdę ogarnia program graficzny, coś robi, tam takie wow, nie? Tu jakieś te szumy Gaussa, jakieś filtry, nie ja nie wiem, co w ogóle się dzieje. Ale ja zrobiłem apkę taki szkielet apki lokalnie u nas do firmy i przyszedł szef i spojrzał na to i tak... Ja zrobiłem w zasadzie wszystko, grafikę i tak dalej. Szef przyszedł na to i tak spojrzał i tak... Kto mógłby zrobić tak, żeby to dobrze wyglądało, nie? Także ja graficznie jestem troszeczkę słaby, nie? Także no. User experience, te tematy, to temat rzeka. Link na darmowe piwo nie działa jak coś, bo już jest za późno. No bo to było, żeby się zapisać przed eventem. Tak jest. Nie? That was the whole point. Także no. Dobra, my oczywiście zaczynamy już powolutku drugą mapę. W górnym prawym rogu Spirit na czerwono. A na niebiesko Elazer w rogu lewym, dolnym. No i Spirit wygrywa 1-0. Elazer na pewno będzie musiał się troszeczkę spiąć. Pamiętajmy, że może przegrać jeszcze jedną grę, bo jest to best of 5 do 3 wygranych. Na pewno nie chcesz grać 0-2, prawda? To nie jest psychicznie też sytuacja, w której chcesz się znajdować. A tutaj jedno z ostatnimi czasy bardzo popularnych otwarć teren na Zerga. Ostatnio naprawdę Bian tak wszystkich zaraził, namaścił tymi Reaperami, że prawie każdy teren to robi cały czas, nagminnie, cały czas. No, na szczęście właśnie Spirit też ma różne otwarcia, ale widać, że do swojej gamy zagrywek dorzuca też te Reapery. Są różne warianty. O właśnie, tutaj mamy ten wariant bardziej aktywny. Tak jest. Shrax, Reaper, Ziggy. Oh my god. Wiedział tyle lat temu, Ziggy, nie? Ziggy jest w Korei. Tak. I nagle... Nawet będzie w Arabii. Koreańczycy cisną takie buildy i Polacy się na tych buildach wzorują. Full circle, że się tak wyrażę. I nie mam na myśli tego, nie mam na myśli albumu Creed'a. No, to jest troszeczkę beka. Ziggy mocno cisnął właśnie tego rodzaju buildy. Ja pamiętam, że on miał nawet taki build, że miał Shrax, Reaper, z przejściem w ekspansję, z przejściem w Aatrox Reaper. Tak. I było plus jeden też pamiętam, tam fajnie wjeżdżało. To była turbo beczunia, nie? Ludzie, ja sobie wyobrażam, jak ludzie się za głowę łapali, jak na laderze to widzieli. Po prostu im to wchodziło na laderze. Pamiętam na innym Dreamhacku, jak Ziggy Lambo tym pokonał, to było, po prostu aż oszalałem ze zdziwienia, z radości, jak Ziggy Lambo pocisnął ma striperkiem elegancko. Także no, Ziggy legendarny, legendus Reaperów. Okej, mamy jednego Reapera, który wpada do naturala, jak na razie niezbyt wiele się dzieje, no gdzieś tam jest atakowany jakiś tam jeden zerglink czy tam dron i to w zasadzie tyle na ten temat, bardzo ładne mikro ze strony Elazera, który za chwileczkę będzie miał królową, więc chce jak najbardziej utrzymać te wszystkie zerglingi przy życiu, one za chwilę zregenerują sobie po prostu energię i to będzie tyle na ten temat. I teraz mamy dwa Reapery, czy on chce je pokazać, wygląda na to, że tak, jeszcze do tego łapie tą królową, są już dwie, więc raczej ta królowa nie padnie, za to padnie Reaper, więc trochę duże potknięcie mikro ze strony terańskiego zawodnika. Trochę słabo. Właśnie o to chodzi, żeby oczywiście tych Reaperów nie tracić w ogóle, aż się zbierze ich większa liczba i wtedy nawet królowe mają problemy. No ciekawi mnie, czy tak się tutaj właśnie posypie w ten prosty sposób cała presja Piotra, czy jeszcze coś będzie w stanie wyciągnąć. No. Nie wiem. Jakby trochę te królowo w swoją stronę wyciągnął, tak. To byłoby lepiej, bo teraz ona może po prostu uciekać. No dokładnie, przesuną ją na creepy, to jest wszystko na ten temat. Nie mamy zerglingów, jak na razie gdzieś tam poleciały jeszcze jakieś dwa granaty albo coś takiego. No teraz jest nieciekawa sytuacja ze strony Elazera, ta jedna królowa padła. Nie wygląda to super idealnie, zwłaszcza, że on nie ma jeszcze ulepszenia do prędkości zerglingów. Teraz on wbija, ale poza creepem zdołał jeszcze złapać jednego Reapera za nogi i ściągnąć go do parteru. Problem polega na tym, że te zerglingi poza creepem raczej nie są tutaj w ilości wystarczającej, żeby ładnie zamikrować i okrążyć te jednostki. I co robi Elazer, to chyba będzie starał się łapać posiłki, no ale właśnie, też spirit się wraca, więc to też wydaje... Czy może nawet kontratakować
atakować właśnie na pustą bazę, bo myśli, że tam nic nie będzie, ale tymczasem Speed bardzo przytomnie się cofa. Ciekawe, że Lazer cały czas robi zerglingi. Ja trochę szczerze mówiąc nie rozumiem postawy Mikołaja, ale może tak bardzo się wystraszy. A może trzeba, no bo też pamiętam takie taktyki właśnie, gdzie... Aha, czyli on ma specjalnie oddział do kontrataku, ale i też do obrony, bo zakłada, że jak Teran wyjdzie na mapę, to może będą te wrota otwarte i teraz na przykład wbiega z zerglingiem jednym Lazer, sprawdza, tak, że okej, jest zamknięte, to nie mogę za wiele zrobić. Ważne, żeby tylko jednym lingiem to, ten zwiad zrobić, a nie wszystkimi, bo to trochę zdradzałoby jego zamiary. No i pozycję właśnie tych jednostek. Tutaj akurat ten Kryptomor chyba padnie razem z Królową, zaraz zobaczymy. Nie, jednak o, zostało to ogrożone, bardzo ładny. Zobacz, jak przerzucił, to widziałeś te Reapery ponad zerglingami. Trochę na farcie mi się wydaje, ale mimo wszystko wyglądało to dosyć ciekawe. Problem polega na tym, że dni tych Reaperów są już policzone dokładnie tak, to absolutnie nie da rady ich w ogóle uratować. No, była to heroiczna batalia i rzeczywiście całkiem memicznie wyszedł ten jeden granat. Mimo wszystko Lazer czyści i dzięki temu tak naprawdę zdobywa też trochę kontroli nad mapą. Tak, teraz może spokojnie pozajmować Xel'Nagi, rozesłać Overlordy jak potrzebuje, spokojnie rozprowadzać biomasę i tak dalej, i tak dalej. To są mega ważne elementy, jakie sobie teraz robi Lazer. No, spora różnica w zaopatrzeniu, nie? Jakieś 30 już teraz, to bardzo wcześnie. No, workerów ma o wiele więcej Lazer. Speed oczywiście pomaga sobie tymi mułami, ale nie ma też trzeciego orbitala jeszcze, więc ta przewaga nie jest aż taka... Znaczy w zasadzie nie ma przewagi, ja bym powiedział. Lazer 32 limitu na 20, Speed ma bardzo mało jednostek, jest troszeczkę marinów, jest bezpieczny w swoim naturalu, więc tutaj raczej nic nie będzie w stanie mu Lazer zrobić. Niemniej jednak, no teraz Lazer trochę może próbować zyskiwać kontroli nad mapą, starać się może tutaj coś zrobić, zaraz zobaczymy. No i na ten moment też czwarta baza. Lazer widzi, że Spirit jest w swoich bazach, że w ogóle nie jeździ niczym, nie ma żadnych helionów ani nic takiego, że te Reapery zostały zniszczone. Od razu czwarta baza, od razu Creep się rozsiewa, od razu te wszystkie rzeczy, którymi chce złapać więcej kontroli nad mapą. To jest bardzo dobre właśnie, że on to robi. Tak jest. To jak widzimy, Orbital Command jest zauważony, atakowany. No i Spirit takie mam wrażenie, jakby miał trochę związane ręce, że on musi tym atakiem coś zrobić, ale to nie może, bo widać, że Lazer ma odpowiednią obronę i tutaj też w sumie ekonomii nie uruchomię. Tak w sumie to Spirit ani tu, ani tam moim zdaniem jakoś dobrze nie wygląda. Chociaż chwila, bo Mariny pomikrowały, jakieś królowe zniszczone. No się tak... Wymienił się nie najgorzej, mi się tak wydaje, nie? Że to zadało zdecydowanie zbyt dużo obrażeń niż chciałby Lazer, żeby zadało. O, 5 królowych. Tak. I nagle mamy 960 minerałów straconych na 1800. No to już jest taka różnica, która jest, można ją zaznaczyć, że tak się wyrażę, na wykresie, prawda? I powiedzieć, o, tutaj rzeczywiście Teran pocisnął z jednej strony. Z drugiej właśnie, posiadając piątą budującą się bazę, wydaje mi się, że Lazer nawet sobie zbyt wiele z tego nie robi. On tak, okej, dobra, straciłem, to są akceptowalne straty dla mnie. Raczej nie będę tutaj robił jakiegoś ogromnego rabanu o to i po prostu ciśniemy dalej, prawda? Ja robię swoją robotę, ty może coś tam będziesz robił, ale ja już jestem, przynajmniej mi się tak wydaje, że jestem może mocno do przodu, nie? Te pięć baz naprawdę tutaj robi robotę. Tak, będzie teraz duży rozmach Mikołaja. Dużo dronek dostawia. Na pewno na horyzoncie potencjalnie te 1-1 gdzieś jest. No i Spirit oczywiście też próbuje się troszeczkę rozkokosić, ma w razie czego mediwaki, więc ma czym się ewakuować. No tylko, że te tanki to one się nie ewakuują, jeżeli ich nie złoży Spirit. Co mnie bardzo boli na tej mapie, to to, że creepu nie widać dobrze pod wodą. A? To jest w mojej opinii naprawdę duży błąd. Także no nie chciałbym nic mówić, ale... Let's do it better next time. Tymczasem czołgi się rozkładają, jest takie, no już wejście na creep już było. Tymczasem właśnie próba złapania jednej z królowej za nogi. Udało się zamienić na mielonkę, tylko zaraz zobaczymy, czy z mielonki nie zrobi zawodnik zergowski z Terana za pomocą swoich bailingów. No nie za bardzo, bo one w ogóle nie mają ulepszenia do prędkości. Teraz jest jakaś próba połączenia, nie do końca się udało. Wszystko to po prostu się podniosło, siege tanki pozostawione same sobie, więc artyleria zostanie zniszczona. No ale nie, jeszcze coś tam próbuje zrobić, ale to tak troszeczkę mam wrażenie, że... Nie oportunistycznie nawet, tylko tak, o dobra, to spróbujmy jeszcze dropnąć, tak jakby na autopilocie próbował dropować te jednostki, bo było to zdecydowanie zbyt blisko zerglingów oraz Bane'ów. Szału nie było, teraz jak widzimy kolejna awantura. No, zobacz jak się rozpędza Lazer, aż słychać strzały w tle. Ładnie. Która minuta jest? 8:28, słychać strzały było. Tak, wydechu, dobrze. Rozbrykał się trochę Mikołaj, bo może, bo ma czym i ma jak, natomiast na wszelki wypadek chyba i tak się woli wycofać, zrobić no, rzeczy bardzo przydatne, czyli właśnie zakopywanie, na przykład też bardzo mi się podoba, ale przede wszystkim hydraliski, więcej lingu, więcej bane'u, więcej wszystkiego i wtedy dopiero jak już będzie ta masa taka konkretna, prawdopodobnie zobaczymy pierwsze duże uderzenie Lazera. Spirit już założył chyba, że szybko tej gry nie wygra.
no bo stawia czwartą bazę, stawia kolejne dwie fabryki, będzie bardzo, bardzo dużo tanków za jakiś czas, no ale czy on dożyje do tego czasu? No czai się tam na tej 12, jak czajnik. Troszeczkę laser, zaraz zobaczymy co zrobi. Tutaj kilka marinów wyszło, nie za bardzo zauważy właśnie tą gotującą się już pułapkę w tym czajniku właśnie. Zaraz zobaczymy, kiedy dotrze do temperatury wrzenia. No i mam trochę hyderek, trochę to tak biega właśnie, ten creep nie za bardzo się rozsiewa. Mam wrażenie, gdzieś tam taki placek na środku jest i to w zasadzie tyle na ten temat. Tutaj jeszcze jeden creep tumor, więc no może to idzie na boki, ale bardzo powoli, nie? Nie jest to na pewno snoot style, jeśli chodzi o rozsiewanie creepu. Trzecia baza ze strony Spirita dalej funkcjonuje. Nie mam tutaj żadnej kolejnej, którą... No chociaż nie, przepraszam bardzo, ten komacyter gdzieś leci. Na 12? Tak, dokładnie, dokładnie. To będzie planetarka. Więc gdzieś tam ta kolejna baza została wrzucona w plany rozbudowy. No i te zerglingi w sumie nic nie zrobiły, nie? Zostały odepchnięte, zostały znalezione. I to jak na razie tyle na ten temat. Bardziej to wyglądało jak taka próba... Nawet nie jakiegoś mocnego ataku, tylko jakby harasu, czy jakiegoś takiego właśnie zdezorientowania przeciwnika, no i jakby zupełnie nic z tego nie wyszło. I ląduje Command Center, numer 4, tak jak mówiłeś, będzie tutaj planetarka. O. No to nie jest najlepsza bitwa dla Elazera, ale no... Mhm. Może bitwa nie jest najlepsza, ale za to stracił sporo zerglingów, no. Dokładnie. Teraz może zrobić swój z powrotem. Medivaca zestrzelił, ale on nawet był pusty, więc to tak też nie najlepiej wyszło. No i teraz laser, przepraszam bardzo, gdzieś tam się właśnie porusza na boki, może próbuje złapać swojego przeciwnika w szczypce. A giant enemy crab. Tylko właśnie, no nie do końca, znaczy wydaje mi się, że to jest dobra obrona ze strony Spirita. Gdzieś tam siczanki porozkładane, bunkry w takich krytycznych, newralgicznych miejscach. Planetarka już się zakończyła. Więc na godzinę 12 jest ta kotwica, która trzyma defensywę na miejscu i tylko jeszcze te siege tanki właśnie w dobrej pozycji. No nie wydaje mi się, żeby Elazer miał tutaj taki lewar, żeby podważyć to wszystko, nie? On może oczywiście wykonać, jakby to powiedzieć, badanie perkusyjne, prawda? Czyli nic na siłę, wszystko młotkiem, co nie? Ale no nie sądzę, żeby wyszedł na tym dobrze, jeśli chodzi o gospodarkę. To będzie go dużo kosztowało, jeśli będzie chciał się tutaj załadować. Jednak wszystko w jedno miejsce, wszystko od prawej strony. Wchodzi do bazy Spirita, chce oczywiście namierzyć bunkier, może z CV-ki. No jednak po prostu się przelewa przez wszystko, co jest na jego drodze. Zadziwiająco mało terana tutaj jest w ogóle, nie? Tak. Widać, że dobiega bardzo dużo oddział od godziny 12. To dobrze go zmylił chyba Elazer tym, że wcześniej się tak pokazał na chwilę tutaj i Spirit przerzuci tam wojsko, a tu tymczasem od prawej strony duży wlew i no całkiem dobrze poszło. Ciekawe, czy będzie to w stanie kontynuować, czy jednak zmieniamy plany. Trochę późny hive, jak na te możliwości i pozycje, w jakiej był Elazer, no ale lepiej późno niż później. No, ale też zero strat tak naprawdę można by powiedzieć ze strony Spirita, prawda? O, te siege tanki troszeczkę złapane, nie wygląda idealnie, prawa flanka się załamie od razu, bo tutaj troszeczkę tych marinów było. Po lewej bardzo ładnie te trzy siege zostały zniszczone, więc to nie jest dobra pozycja ze strony Spirita, bo on traci troszeczkę tej swojej statycznej artylerii, która tworzy mu tutaj pozycję defensywną. Ostatecznie zawodnik Zerowski odsuwa się, ale tylko na chwilę, tam chyba też zostały zakopane dwa bejny dosłownie pod skanem. Także ja rozumiem, bardzo optymistycznie, no ale nie. Tak, to się nie uda w ten sposób. No i przy okazji też zdradził fakt, że posiada tę umiejętność laser i że może próbować takich min bejnowych. Tutaj też oczywiście zakopany zergling fajnie przeszkadza Spiritowi. No troszeczkę bym powiedział, że no, lepiej się stało nagle dla Spirita, no bo teraz laser już nie ma takiej fajnej przewagi, jaką miał, wydaje się, jeszcze chwilę temu w takiej masie, w takich właśnie liczbach. Teraz to tak po prostu, no okej, obronił się Spirit i może dzięki temu bronić się dużo lepiej dalej, a właśnie jak straty, no tutaj też nam to coś powie, 5500 około różnicy, więc naprawdę jest wydajny. Wydaje mi się, że Elazer mógłby zrobić karierę w byciu alpinistą, bo to są trochę kombinacje alpejskie, które to on tutaj odstawia, nie? No jakby ja rozumiem, ale nie. Nie w ten sposób, Elazer. Jeśli on chciał zrobić donate'a, no to właśnie w tym momencie ta cała armia została właśnie podana na tacy zawodnikowi tarańskiemu i to wyszło naprawdę fatalnie. I te dwa hydraliski też tak, no cóż, to po prostu za darmo. A jak wiemy, to co za darmo nie może być tańsze. No nie wiem, czy o to chodziło Mikołajowi. Chyba lepiej, żeby on też się w sumie wstrzymał, dorobił jakieś konkretniejsze, może Vipery właśnie na przykład, no ale na pewno ulepszenia. I potem może spróbował swoich sił, ale no nie przebił się szybko, nie przebił się wcale. No i na jego nieszczęście Spirit zakłada teraz kolejną
bazę w górnym lewym rogu, więc to są spore rzeczy. 7 strzelanków zostało, więc to nawet nie jest atak, który jakby, wiesz, jakoś stworzył pewnego rodzaju otwarcie dla Elazera, nie? Że okej, dobra, zabiłem ci wszystkie tanki i teraz ci cisnę, bo odbudujesz 3. Nie, tutaj dalej jest całkiem fajna pozycja mechaniczna ze strony Spirta, a tymczasem Elazer wbija się, no i tutaj mamy taką sytuację, że jest jeden Siege Tank tylko, tutaj taka mocna próba wbitki tymi Bane'ami w tą ogromną grupę piechoty tarańskiej, nie do końca będzie w stanie się dobić do tego tymi Bane'ami, no i po raz kolejny, bardzo ładny mikro ze strony Spirita, Elazer musi podać tyły, to jest bardzo dobra gospodarka ze strony Zerga, nie można tego oczywiście gdzieś tam zamiatać pod dywan, prawda, jako troszeczkę może... Niezbyt wygodnego faktu, prawda, dla ludzi, którzy Zerga nie lubią, ale tutaj naprawdę Elazer ma bardzo dobrą gospodarkę, 90 workerów, mnóstwo baz, dobre możliwości produkcyjne, no tylko, że on rzuca pieniądze na ten problem, jaki jest teren i jak na razie ta inwestycja mu się nie zwraca. I to bardzo się nie zwraca, bo aż się zszokowałem, że już ponad 10 tysięcy więcej stracił Elazer, ponad 11 tysięcy nawet więcej, więc to jest zadziwiające, w jak szybkim właśnie tempie to się wszystko wydarzyło. Defensywa Spirita na razie nie do spenetrowania, rozstawia się dobrze, barykaduje się dobrze, no i myśli oczywiście o kolejnych bazach, tutaj może ona zostanie na złotej nawet zajęta, a Elazer oczywiście zajmuje swoją część mapy, plus nawet tutaj bazę na godzinie 10 sobie postawił, ale nie zbiera jeszcze z niej. Taka potężna kampa Piotra, to na pewno jest jego mocny element, to właśnie na Reynora zagrał taką kampą Spirit i wygrał ponad godzinną grę. Tylko, że on jest zaraz koło Marinów. Chociaż ma Zerglinga tutaj po prawej stronie zakopanego, więc jakby jeśli to się przesunie w prawo, to on będzie widział. A to jest, no okej, dobra, to jest trochę antytiming z tym steampakiem, on go zupełnie nie zauważył. Ale widzi, okej, bo on atakował tą bazę w ogóle. Okej, to jest takie, bym powiedział, że troszeczkę... No, troszeczkę Beczunia Gaming tutaj z tego wychodzi. A teraz mamy atak ze strony Spirita, który wydaje mi się, że będzie w stanie zniszczyć co najmniej tą bazę na godzinie 9.30. Do tego tutaj jeszcze ma miejsce kolejny atak. Więc jakby Elazer stoi w tym momencie w sytuacji, w której straci co najmniej 3 ekspansje, chociaż nie, przepraszam bardzo, 2 ekspansje. Tam się ta cała armia na godzinie 10 wycofała. I pytanie brzmi, czy 2 ekspansje są warte tego, co teraz, do obrażeń, które zostaną zadane w mainie. I wydaje mi się, że no, może być tutaj całkiem ciekawa wymiana. No ciekawe to jest właśnie, że troszeczkę produkcji, tutaj też jeden command center został zatrzymany, czy to się opłacało, tam jeszcze jeden overlord został obładowany z zerglingami, pozostałe zakopuje w różnych miejscach Mikołak, tak żeby jeden skan wszystkich nie mógł go objąć, mamy też wejście na lewą stronę, fajnie, bo tutaj tymi viperami można by coś może wyciągnąć, może nie zatruć, a oślepić planetarkę, chociaż tak wiele jest. By to nie zmieniło. Ale właśnie o to chodziło, jeśli chodziło o takie Elazera, teraz mamy właśnie ten kurz zawodnika zerglingowego, który pokazuje, okej, ja cię tutaj łapię z innej strony, wykonuję ci jakiegoś dropa, zadaję ci konkretny damage i ty się troszeczkę gubisz, już rzeczywiście Spirit został złapany z opuszczonymi spawnami nie raz, a dwa. Problem polega na tym, że Spirit kontratakuje i nagle pada 20 kolejnych dron ze strony Elazera, więc to nie jest tak, że ten przeciwnik jest jakimś bezbronny i daje się po prostu prać po gębie jak na jakimś fajnym MMA, tylko rzeczywiście też wykonuje jakieś kontrataki, rzeczywiście też stara się tutaj zadać jakiś konkretny damage. No ten oczywiście Command Center nie będzie w stanie przeżyć, a nie jest to czar z Supreme Commandera, że jak spada, to zadaje damage jednostkom, które są pod nim, prawda? No nie. Ale no, mimo wszystko wydaje mi się, że teraz troszeczkę Elazer się obudził. O, i teraz no, dosyć duża strata tutaj. No i kolejny atak, to jest tylko jeden siege tank, jakiś tam bunkier. To są obrażenia, które mogą zostać zadane bardzo konkretne, chociaż już się w tym momencie teren cofnął, więc wydaje mi się, że też nie ma za bardzo czego szukać tutaj już w tym momencie zawodnik zergowski. O, Ghost Academy mu chyba... O, prawie. Ale jednak nie wyciągnął. No Spirit wiemy, że bardzo lubi nuklearki. Ale on się cofa i zobaczy, teraz wykopie. teraz to jest ten moment, żeby wykopać to jedno. On w ogóle nawet tego nie reperuje. O, wow. Jakby mu tak po prostu spłonął, nie? Po 100 punktów zdrowia. O, wykopał. O, nice. Beautiful. Naprawdę fajnie. Beautiful. No i dokładnie tak Spirit w tym momencie to wszystko odbudowuje. No to już jest po ptokach, proszę pana. To jest dokładnie jak nie zdasz i wtedy obiecujesz mamusi poprawę, ale tu już tyłek jest sprany. Tu już gazety trzeba do gaci wkładać, proszę pana. Zaraz matka wróci z WCG i powie, co ma na ten temat do powiedzenia. Ale będąc już poważnym... Przez chwileczkę. Wydaje mi się, że Elazer, te pierwsze minuty gry... To było coś takiego, po prostu taki no, falochron ze strony Spirita, prawda? Gdzieś ten właśnie beton B30, który bardzo ładnie to wszystko wytrzymywał, a teraz Elazer zaczyna się budzić. Jak Polska wstaje z kolan, Elazer też wstaje z kolan. Pytanie brzmi, czy mimo wszystko się wyprostuje na tyle, żeby naprawdę dosięgnąć do tej szczęki swojego przynika i wyłożyć tutaj dobrego, mocnego sierpowego. Ogromny problem Elazera w mojej opinii w tym momencie to jest technologia.
Tak, to jest coś, co w zasadzie też ciężko moim zdaniem tutaj jakoś usprawnić, no bo raczej nie chcesz robić ultralisku w scenariuszu, gdy Terran ma ghosty, ale to też, kurczę, ta technologia Terrana, to 50 marinów, 5 ghostów, to w sumie nawet ultraliski może by się tutaj sprawdziły. No, no. Aż dziwnie dużo marinów ma Spirit, do końca nie wiem czemu. Problem jest taki, znaczy można by się kłócić, jak ja mówię, problem jest technologia, on robi Greater Spire, ale dopiero go robi właśnie, to jest ten problem. On go dopiero robi. Mm. To jest ten moment, kiedy on jest naprawdę bardzo mocno jakby podatny na te ataki, które już są bardzo ładnie upgrade'owane, te jednostki terańskie. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy Elazer zrobi się jeszcze bardziej aktywny na mapie, bo on czuje, że musi sobie kupić trochę czasu przed tymi Broodlordami. On czuje, że okej, mój przeciwnik jest teraz mocny, ja muszę jak najwięcej tego czasu u niego zmarnować, po to, żeby on nie przyszedł do mnie. I tutaj mamy już ten przykład właśnie tego, że Spirit przychodzi do Elazera i nagle ta baza prawie pada. Tak? A więc trzeba uważać. Jest troszeczkę tych, jest troszeczkę infestorów, i ta planetarka zginie. Znaczy zostanie zniszczona, przepraszam bardzo. To nie wylęgarnia, żeby ginęła. Jeszcze te zerglingi, o właśnie, żeby dokończyły Siege Tanka, bardzo ładnie. Ej, no w sumie jakby ja mówiłem tylko o kradzeniu czasu, a on nawet zadaje bardzo konkretny damage, także jest w mojej opinii całkiem spoko. Fangal? No dokładnie. A, sorry, bo tutaj Fangal polecia dokładnie jeszcze na jednostki przeciwnika. No to trochę dorzuca laser, tak w sumie nie wiem, czy powinien zaczepiać, ale Spirit też nie najlepiej patrzył, nie najlepiej używał swoich umiejętności, a tak prawą stroną, jak widać, był w stanie no dość głęboko wejść i teraz jakby znowu wszystko zaczęło wyglądać nie najlepiej dla Terrana. Teraz tak podejście, no, snajpy. Właśnie te snajpy na hydry głównie, z tego co widziałem. A można by się kłócić, dlaczego nie, infestory nie były w zasięgu po prostu, nie? Chodzi o to, żeby powiedzmy jakieś chociaż obrażenia zadać, coś tutaj osiągnąć. Plus 3 na melee, tak za chwileczkę się zakończy. Flyery, oczywiście chodzi o no, upgrade dla Broodlordów głównie. Pamiętajmy, że upgrade Flyer Attacks dodaje damage tylko temu uderzeniu. Temu pierwszemu uderzeniu. A. To pierwsze uderzenie to jest 20 obrażeń, jeśli dobrze pamiętam? Jak Broodlord zrzuci tego... Tak, to jest 20 obrażeń, więc to jest tylko upgrade na to. Jak później Broodling jest i atakuje, to się liczą obrażenia kontaktowe naziemne. Nie? Tak jest. To jest, dla niektórych to może być oczywiste, ale pomyślałem, że powiem, że żeby nie było właśnie. Bo czasami jest tak na przykład, że masz powiedzmy mocne obrażenia na R, ale nie masz w ogóle tych obrażeń naziemnych i nagle te Broodlingi w ogóle nie damage'a nie zadają, nie? Bo po prostu są zbyt słabe, nie? Tak, trzeba ulepszać zerglingi, żeby skorzystały broodlingi. Mhm. Co my tu jeszcze mamy z lewej strony? Aż dziwne, że takie pojedyncze, skromne ataki wysyła laser w miejsce, gdzie tutaj dopiero co było bardzo dużo terana. Mega mi się podoba to zakopywanie linków, tak, bo to wymusza skany. No i tych oczywiście coraz mniej ma spirit. Zniszczy tą bazę, tak, zerglingi nie mają szans. Ta welengarnia, ta baza powinna raczej chyba należeć do tego, do Spirita, bo jak widzimy tutaj naprawdę się rozkokosił, bo mafia laser traci te bazy, one są bardzo daleko od siebie, więc to nie jest tak idealne. W sumie jest już trzecia welengarnia w ciągu 15 sekund, która padła. Naprawdę bardzo dobry atak ze strony Spirita. Tymczasem laser będzie decydował się na kontratak. Cały czas to jest taka mocno midgame'owa kompozycja, prawda? Głównie hydry i baningi, więc zaraz zobaczymy, co będzie w stanie zrobić. Ten orbital, czy zostanie zniszczony? No dobrze byłoby go sfokusować, czego jak na razie w tym momencie nie widzimy. Chyba będzie chciał jeszcze tak zestrzelić może tego jednego Siege Tanka. No tam troszeczkę tych hydralisków próbuje to atakować. Przejął także jednego Siege'a, który jest bardzo blisko rampy. To jest akurat całkiem dobry Siege. I do tego jeszcze poleciał Fangal na rampę, złapany kilka jednostek. Belling był w stanie się z tym połączyć. Nie wygląda to najgorzej. Zaraz zobaczymy, co będzie w stanie tutaj dalej zrobić Elazer, który chyba dostał tam jednego MP, dokładnie tak. I teraz będzie to dosyć mocno snajpowany. Poleciał jeden Fangal, zupełnie nie trafił. To jest bardzo wolna ta umiejętność w tym momencie. Nie jest taka instant, jak kiedyś była na przykład za czasów Wings of Liberty. No i będzie musiał się na klip wycofać zawodnik zergowski. Dużo akcji tak naprawdę w tym meczu. Ładnie się cisną, trzeba przyznać. Walczą twardo o drugą mapę. Spirit o drugi punkt, laser jeszcze o pierwszy, ale no wszystko wskazuje na to, że Mikołaj go tak raz przebije, raz nie przebija. Właśnie ciekawi mnie, jak tutaj jeszcze właśnie sytuacja, no bo bank widzimy, że laser ma bardzo konkretny. Chociaż to są 72 drony, więc on szybko go może stracić, jak nadal będzie niewydajny. No i umówmy się, że jest jednak niewydajny. Jakieś 15 tysięcy różnicy w stratach, no to się pogarsza cały czas jego sytuacja. W ogóle wydobycie lasera gazowe jest niskie. A. Nie? 470, 515 z tym Spirita. Spirit po prostu wydaje to wszystko cały czas. Więc jak laser po prostu nabuduje troszeczkę Broodlordów, to zaraz może mieć zero i to nie będzie taka dobra pozycja dla niego, nie? On ma dużo możliwości na wydobycie gazu, tam chociażby na tej godzinie 5, 6, tu są ekstraktory, które są nawet w ogóle nieużywane, tu jest za dużo dron, więc dobrze byłoby może coś tutaj zrobić, bo to jest 200 kontra 600 tego wydobycia, to już jest w mojej opinii w tym momencie troszeczkę skandal. I zaraz zobaczymy, no, Broodlordy się zaraz pojawią i pytanie brzmi, jak Elazer będzie chciał atakować.
No, na razie jest na wstrzymaniu, tak się nosi z zamiarem. O, i przechodzi w Broodlordy, teraz robi 4 sztuki. Ale czy to wszystko ma sens? Bo przecież Spirit słynie z tego, że jednak Campet, on ma dobrą, jak się go zostawi bardzo długi czas bez opieki, to można tak czasami grać i prawie że bez końca. I Laser, nie wiem, czy się świadomie pcha w ten scenariusz. Ale jak próbuje, to próbuje, nie będę za mocno może oceniać. Fusion Core zagrany przez Piotra, po tym jak rzucił skana i zobaczył, że pierwsza baza już jest Hive'em. Mhm. Może podejrzewa nawet jakieś ultraliski o to, że będą grane, przykładowo. No, zaraz zobaczymy. Atomówka także jest w drodze. Mhm. Tutaj kwestia atomówek to może zbyje milczeniem. Są pewne klipy na twoim kanale, także no. No ale panowie naprawdę się mocno już porozbudowywali i o wiele więcej tych baz zajętych ma Laser, także część tych, które powinien mieć Spirit. Próba złapania tych jednostek, bardzo ładnie teraz okrążył troszeczkę tego wszystkiego, wygląda to naprawdę konkretnie, no i zaraz zobaczmy, jak będzie to wyglądało ze strony Lasera, jeśli chodzi o ten atak. Bierzesz się za planetarkę po lewej stronie, poleciała atomówka, no nie za bardzo trafia w cokolwiek, może tutaj będzie chodziło o to, żeby złapać te jednostki, po prostu tak troszeczkę je zbejtować, chociaż tak naprawdę sam, no o, to może być dobre. Druga atomówka, nie, przepraszam bardzo, to skan akurat, pomyliło mi się troszeczkę. Wybaczcie z tych emocji. No ale tak, nie trafiło to za bardzo, chyba nie wiem, czy to widział. Teraz bardzo ładny kontratak ze strony Spirita. On wie, że te mariny, okej, one będą w stanie jakby może pomóc w defensywie, ale też będzie dobrze je wysłać po prostu, żeby zadać jakiś konkretny damage w linię mineralną. I ten damage jest mocny. No sporo się dzieje, ale nie da się przełamać na razie cały czas terana. Da się mu tak troszeczkę zagrozić. To samo robi Spirit z Laserem. W tym momencie cały czas około 15 tysięcy różnicy w stratach, czyli idzie no jako tako Laserowi. Ale ciekawi mnie, czy faktycznie Broodlordy będą w stanie no, być tym panaceum na całe zło zergowe, znaczy bardziej terańskie może. 11, tak? Broodlordów w tym momencie. Zaraz będą dwa kolejne. Duże to liczby, ale jeszcze chyba nie na tyle duże, żeby tak jakkolwiek zawalczyć z taranem i tak wygrać. Chyba, że będzie sprytnie Laser podlatywać na przykład tutaj, tymi Broodlordami od dołu, atakując godzinę 10, może tutaj jakoś na przykład na złotą. Tylko, że na złotej to on się musi bardziej spieszyć, bo ona szybko znika. Tak, tak, tak. No tutaj jeszcze jeden ghost jakiś sobie biega. Czy on chce po prostu znaleźć na randomie jakieś... A nie, on nuka będzie rzucał, tak? Raczej nuka, tak. No, dokładnie. O, ładny fangal. Teraz będzie w stanie złamać troszeczkę tych jednostek. Tam jest jakiś jeden ghost albo dwa, więc troszeczkę też kosztowało to wszystko. No, znaczy chciałem powiedzieć planetarka. No, to jest Command Center, ale to miała być planetarka. Raczej bez szans. No i poszło, proszę pana. Doskonale. To będzie 1000 Space Science z tego. W każdym razie, a nie ta gra, przepraszam bardzo. W każdym razie, no nie za bardzo się udało cokolwiek zrobić, więc raczej przechodzi do argumentu siły teraz Spirit i myśli sobie, okej, no bo jak nuklearka nie zadziałała, no to po prostu użyjmy sierpa i młota, prawda, terańskiego. No i na ten moment wydaje mi się, że Spirit ciśnie, bo czuje, że Laser ma przewagę. O, teraz dobry fangal na te wikingi, ale to chyba nie będzie nic się tutaj działo. No, dokładnie się te wikingi, bo niektóre się cofnęły, dziwnie to wyszło. Idzie, o, jakie jeszcze MP kolejne. O, jaki fangal z kolei, ten fangal jak chwycił. Tylko, że po prostu można było się wycofać, nie jest związany walką, ale to nie to, Spirit chce się związać walką z Laserem. No i zobaczmy, czy wyjdzie mu niszczenie Broodlordów. Na razie snajpy idą kapitalnie, jeszcze wikingi chciałyby te ranne Broodlordy podokańczyć, ale nie jest to możliwe. Właśnie, on zagrał mnóstwo snajpów, ale tak naprawdę nie ma wikingów, żeby cokolwiek tutaj osiągnęły, jeśli chodzi o dokończenie tych jednostek. To jest dalej 12 Broodlordów, które tutaj dalej dominują w powietrzu, więc no wyszło naprawdę bardzo słabo. Liberatorów teraz jest granych. A wydaje mi się, że teraz tak naprawdę Laser stracił bardzo dużo, głównie na przykład jeśli chodzi o infestory. To nie jest tak, że on nie jest w stanie się odbudować, ale teraz tak naprawdę też Spirit troszeczkę może laguje, jeśli chodzi o kompozycję. Przydałyby się jakieś te wikingi, ale imba, jak to się nazywa? Wikingi. Liberatory, dziękuję ci bardzo. Okej. W każdym razie brakuje trochę liberatorów, te ghosty zostały pozabijane, więc no trochę to kosztuje gazowo zawodnika trajskiego. Tylko on ma 1500 wydobycia gazowego. Dużo, faktycznie bardzo dużo nawet. Chyba po prostu ogarną, którego surowca mu teraz najbardziej będzie brakować. Dodaję troszeczkę liberatorów. No i zaczekajmy na kolejne ruchy, bo no, na razie jest taka stagnacja. Na razie jest takie troszeczkę uśpienie
akcji ofensywnych, no bo każdy z graczy trochę się boi na niepełnym limicie atakować, ale teraz już Spirit ma 200 na 200, może jakieś ofensywniejsze ruchy ze strony polskiego Trana za chwilę zobaczymy. Dwa Bejny tu są zakopane! O! No nie było idealnie, tylko problem polega na tym, że te siege tanki się jeszcze nie rozłożyły. Zobacz, że większość artylerii została zniszczona, zanim była w stanie oddać chociażby jeden strzał i mocno samymi zerlingami i Bejnami to pocisnął. Także wydaje mi się, że to było całkiem dobre. No może nie wymienił się jakoś super na Mariny, ale chodziło właśnie o zniszczenie też siege tanków. Całkiem dobre. Zobacz, rozłoży liberatory po to tylko, żeby Infestor nie podszedł i nagle wszystkie Broodlordy się cofają. Dlaczego? Bo byłby naprawdę bardzo podatny na snajpa. Nie chciał... O! Halo? O wow. Okej. Okay. To były dwa zakopane Bejny, których nie użyły lasera. Mógł ubić naprawdę dużą część. Mógł zabić. Tak, mógł to wszystko w zasadzie wysadzić w powietrze i pozbyć się problemu. No, ale się zagapił, zapomniał. Nie wszystko tak idealnie śledzone. Teraz Siege Tank na tych dwóch Bejnach w zasadzie się rozstawia. Tak, on widzi, że okej, to jest samotny Siege Tank, można... Oj, on teraz wybejtuje na ten... O, mógłby wybejtować po prostu, nie? Żeby podeszły te wszystkie jednostki. Teraz traci dużo zerglingów, nie wiem do końca, czy to jest takie potrzebne. Chociaż i tak wygra tą batalię. I to jest w sumie całkiem spoko, bo on wygra tą batalię i teraz tak naprawdę ten Command Center nie jest w stanie wylądować. A wydaje mi się, że kończy się troszeczkę czas Spiritowi. Trochę tak, bo te wydobycie takie niepewne. Chociaż... No zobaczymy. Bo możliwe, że po prostu, jeżeli uda mu się wysnajpować na przykład Broodlordy albo jakieś świetne MP, rzucić tu i ówdzie i bitwę zrobić, no to no, jak najbardziej szansa dla Spirita jest. Komunistyczny tryb wydobywania minerałów, jedna kolejka, ogromna kolejka do jednego sklepu. No tak. Panie, pan tu nie stał. No, nie, no to nie jest dobra sytuacja. To on nawet nie może na Ninja Mining wysłać tych SCV, bo po prostu nie ma gdzie. Tak, zaczyna być już taki moment, kiedy już trochę ciężej o złoża minerałów. Tutaj jeszcze ma jako takie złoża Spirit, ale no naprawdę on potrzebuje kolejnej bazy takiej tutaj, no bo to jest ostatnia niezajęta na mapie. To jest baza, która będzie no teraz takim, można by powiedzieć, że ogniskiem agresji i obrony ze strony obu zawodników, no bo to jest bardzo dużo minerałów, które każdy z tych zawodników chce mieć. O, tutaj jest... Rzucił? Nie rzucił. On przejął tego jednego ghosta, ale chyba nie rzucił MP. Albo rzucił tylko częściowo, mi się tak wydaje, na niektóre z tych ghostów, ale to nie wyszło dobrze. To jest znany trik, my to bardzo lubimy, tylko że tutaj akurat chyba nie wyszedł jakoś tak idealnie. I dalej te ghosty, teraz troszeczkę tych wangalizm został zagrany do dużych hydralisków, tutaj wpada tylko po to, żeby zadać jakieś konkretne obrażenia. No jest jeden siege tank rozłożony, nie wiem czy samymi hydralizkami to jest dobrze tutaj wpadać. Tam jest jeden infestor w ogóle pod ziemią, który chyba przeżyje, nie ma żadnego skana. I to w zasadzie tyle na ten temat. Tak szałapucko troszeczkę tutaj ten atak miał miejsce, mam wrażenie. Po raz kolejny pęka baza Terrana na godzinie 10. Oj, teraz jest wielki potencjał. Być może Lander się zagapi. Nie, aż tak się nie zagapił. Żeby dostać od wszystkiego snajpy, jednostki wyszły z jego pola działania i teraz zabiera się za niszczenie wrogiej ekspansji Piotr. Na razie zaopatrzenie jest takie, że no można, a nawet trzeba walczyć w czasach, gdy on sam ma tak duże trudności z zajęciem kolejnej lokalizacji. Tutaj jakieś salwy na te Broodlordy poszły, ale też przejęcie i zapewne za chwilę jakieś transfuzje sobie też użyje laser. Kilka królowych tam było, więc rzeczywiście może ich użyć. Jedna baza, także to po prawej stronie została zniszczona. To są dosyć duże obrażenia dla zawodnika zergowskiego. On ma jakiś bank, ale nie są ogromne i w sumie tak naprawdę to nie jest bank, to są bardziej nadwyżki, bo zawodnicy nie mają limitu 162 na 152, więc no wygląda to bardzo tak, nie chciałbym powiedzieć, że biedują, nie? No bo to jest może takie trochę brzydkie słowo. Niemniej jednak na pewno obaj liczą się tutaj z każdym groszem, jeśli chodzi o tą... O, misklik na SCV-kach! Tak. One w ogóle nie wydobywają miny... Okej, dobra, teraz zostało to ogarnięte. Poprawił. No, usłyszał. Misklik! Cały czas misklik! No. Dobra. O mój Boże, on warpuje kolejne zloty! Także tego. Co tutaj się... Tutaj też jest chyba misklik, panie inżynierze. Tu jest wyższy strumień świadomości już. Giga misklik. To jest coś. Okej, mnóstwo Broodlordów. On broni tej bazy złotej właśnie, którą chce złapać. To jest w sumie super ciekawa sytuacja. Zobacz, bo jakby chce odbudować te dwie bazy na godzinie czwartej, a jednocześnie na drugiej 30, tam trzeciej powiedzmy, jest ta baza Terrana. Więc masz, jakby to jest super to miejsce, to jest pole bitwy, które jeśli ktoś przegra, no to jest naprawdę nieciekawa sytuacja. Także no, muszę przyznać, zwłaszcza, że Spirit w tym momencie ma o wiele większe wydobycie. 2000 kontra jakieś 800, 900, teraz to zaczęło troszeczkę rosnąć. Zaraz zobaczymy, ta planetarka musi zostać zniszczona, jeśli Elazer chce myśleć o wygranej w tej rozgrywce. No i oczywiście od razu oblężenie, ona super szybko znika, nawet jej nie broni w ogóle. No. Wydaje mi się, że on po prostu chce jakby, okej, straciłem ją i teraz co zrobię, to spróbuję ci jakoś zaatakować te wszystkie Broodlordy.
Nie wiem, czy to jest... Okej, teraz spróbuję podejść, tylko podleciało troszkę MP. Aha, bo myślę, że tam są infestory pod tymi Broodlordami. Nie miało to miejsca. No to było niezłe. Uszczuplił flotę Elazera Spirit. Kolejne snajpy lecą, a tak dobrze szło już Mikołajowi w pewnych momentach. Teraz sytuacja oczywiście się odwraca. Spirit musi tylko dosłać posiłki, przerzucić... A może i nawet nie musi nic przerzucać, bo tutaj jest... Mamy tak jest. GG. Za dużo ghostów. GG. GG. Powiem szczerze, że tak do ostatniej chwili ciężko mi było powiedzieć, kto tutaj wygra. Naprawdę bardzo wyrównana rozgrywka i taka troszeczkę przechodząca z rąk do rąk. Spirit wygrywa drugą grę i powiększa swoje prowadzenie na 2 do 0. Także naprawdę bardzo konkretnie. Wydawało mi się, że w pewnym momencie Laser miał to w kieszeni. Mm. W sumie tak. Też tak mi się wydawało. I początek też miał bardzo przyjemny, nie? No bo na Reapery zagrał, Reapery dobrze obronił i w ogóle no... Taki scenariusz właśnie chcemy mieć. No ale ledwo minęło 30 minut i się odkuł ten polski teran. Tak jest, panowie się rozgrzali, także tego. Nie no, ładnie, bardzo ładnie zagrał Piotr. Jeszcze troszeczkę nuklearkami poczarował. Mhm. Zwycięzca jest tylko jeden. Brawo, brawo, świetny mem. Pryczer odpalił Painta, ale na razie się hamuje. Także trzecia gra przed nami, moi drodzy. Spirit wygrywa 2 do 0 na ten moment, chociaż po naprawdę bardzo, bardzo zaciętej rozgrywce. Szło to mocno z rąk do rąk. Mi się wydaje, że jakby elementem, który był taki bardzo niepewny w tej rozgrywce, to było to, że jakby Elazer niby cisnął, ale Spirit, no, Spirit jest mega dobrym graczem i tu jakby to wszystko zawisło na tym ostrzu noża pod tytułem: tu są dwie twoje bazy, które są takie mocno wydobyte i tu jest jedna moja baza, której ja muszę bronić. I to jakby obaj gracze czuli się w obowiązku walczyć tutaj, nie? Że jakby jednocześnie muszę bronić siebie i atakować ciebie i to jest taki jakby też, no, bardzo dużo argumentów za tym, żeby właśnie tutaj i teraz walczyć. Tak jest, nie? Tak jest. No i też tam właśnie i złota baza i te inne rzeczy były, więc ten, kto wygrał tę bitwę, jak się okazało, wygrał całą grę. No, a że ghosty są takie dobre, kontrują w zasadzie no wszystko. Tak. No ja się nie znam na grze, więc dla mnie to było takie naprawdę bardzo niepewne, nie? Że o mój Boże, który z tych graczy teraz wygra, nie? I to było takie, no, do ostatniej chwili mi się wydawało, że było naprawdę bardzo, no nie chciałbym powiedzieć wyrównane, ale niepewne takie właśnie. No zawsze to jest kwestia użycia umiejętności, nie? Albo się uda, albo się nie uda, albo wypozycjonujesz te Broodlordy, albo nie i wtedy, no, albo się powiedzie jak to Spiritowi, albo niekoniecznie. No 50-50 szansa, albo wygra, albo nie. Zawsze jest 50-50. Dobra, Dragon Scales jako nasza trzecia rozgrywka, my jesteśmy gotowi, nie wiem jak to tutaj wygląda z graczami, także zaraz się dowiemy. No i na ten moment muszę przyznać, że bardzo ciekawie. Mamy taki mały finał, można by powiedzieć. Coś w tym jest, tak. A może jeszcze raz się spotkają w finale, tylko no, że wtedy to chyba będzie best of seven i... Tak, z przewagą jednego punktu. Tak, 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 chyba tak. Chociaż nie mam 100% pewności, bo to nie jest pisane, ta przewaga jednego punktu, ale zazwyczaj chyba takie rzeczy były. Tak, tak, tak. Pozdrawiam oczywiście sponsorów głównych. Tak, Sir Gracchus, Dansky, SKPWI, bliźniak numer jeden i Cubertino. To jest tych pięciu muszkieterów. Czy coś tam, nie wiem. Nie wiem, czego było pięciu. Było trzech Amigos, czterech muszkieterów, siedmiu wspaniałych, a pięciu, 12 apostołów. Co było pięciu? Nie mam pojęcia w sumie. Właśnie, nie? Power Rangersów na początku nie było pięć? Nie, sześć było. No okej. Okay. Biały, czarny, różowa, żółty. Żółta, niebieski. Niebieski i czerwony. Nie? To nie. To nic tam nie da. Jeszcze dziękujemy oczywiście firmom Infolet, Actina, AMD Ryzen, LG Endorfi oraz Yumiso, bo dzięki sponsorom taki turniej w ogóle tak jest. Się dzieje. No i dzięki temu, że Danska CK ciśnie. Pięć elementów było w sumie, był piąty element. Pięć elementów. Multipass. Mój Boże. O, piękne. Kiedyś to były science fiction, teraz to już nie ma science fiction. Dobra, prawy dolny róg, proszę bardzo, grający jako czerwony teran jest to Spirit, który wygrywa 2 do 0. Na Elazera, który jest w górnym lewym rogu, na niebiesko Mikołaj. No powodzenia naprawdę życzę Mikołajowi, jeżeli on chce wygrać teraz 3 gry z rzędu ze Spiritem, a może już ma w głowie taki zamysł, taką koncepcję, takie szaleństwo, a może by taktycznie przegrać ten górny film. No. I wtedy na luzaku... Klątwa drugiego meczu Spirit, potem. Spirit będzie czekał. Ty, to jest dobre. Spirit będzie czekał. Elazar tak sobie myśli. Ja pójdę dołnym bracketem, wygram. Spirit będzie czekał przez kilka godzin.
więc na pewno pójdzie sobie łyknąć. I tu jest ta przewaga. Wiem, że powiesz, pójdzie spać, czy co? No. Nie? I tu jest to, i tu jest ten moment, nie? Trochę problem, że laser nie wie, że spirit się napije i wtedy włączy mu się Super Saiyan, czy coś tam, ciężko powiedzieć. W każdym razie, no, może jest tu jakieś takie podejście psychologiczne, nie? Zobaczymy. Dobra, mamy całkiem inne znowu otwarcie, jeżeli chodzi o Piotra, bo na pierwszej mapie pamiętamy, no takie standardowe heliony, 3 bazy, jakiś riperek jeden, na drugiej mapie były 3 Rax Reapery. A tutaj mamy otwarcie Command Center First, czyli najpierw Supply Depot, potem Command Center i dopiero potem koszary pierwsze, i teraz drugie. No są takie taktyki, że się robi 4 raksy i robi takiego mass marina z wyciągnięciem SCV, ale mam... Tak. Chociaż... O! Jest trzeci. No nie mów głośno. Trzy też się zdarzają. Chyba Maru na Darka w finale GSL-a dopiero co robił 3 raksy, takie... Też trochę nietypowe zagranie, no ale no nie wiem. To jest właśnie fajne, że wiesz, masz ludzi, którzy po prostu, wiesz, grają tą sztampę i tak dalej, a w pewnym momencie wychodzi ktoś i mówi, a zagrajmy sobie 4 raksa, prawda, bo to w tym stylu, nikt się tego nie spodziewa, to jest tak. W ogóle poza metą i wygrywa to. Nie? Nie mówię, że wygrywa zawsze i wygrywa następne 20 turniejów, ale chodzi o to właśnie, żebyś był też częściowo jako gracz nieprzewidywalny, że okej, dobra, spirit dosyć mocno gdzieś tam dropuje albo coś robi, ale może rzeczywiście zagra jakąś olinę albo zagra jakieś coś zupełnie innego i nagle w ogóle laser się nie będzie tego spodziewał. To jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o... nawet nie o StarCrafta. Wiesz, co mi się przypomina zawsze? Przypomina mi się ta opowieść Borisa Beckera kontra... oj mój Boże, kto to był? Boris Becker kontra, już nie wiem, Andrea Gassi chyba, czy ktoś tam, już nie pamiętam dokładnie. Zaklęcia. Tak, że było dwóch tenisistów. Jeden ogarnął, że jak drugi serwuje, że jak drugi robi językiem chyba tak w górę, wiesz, jakby dotyka nosa czy coś takiego przed serwem, to będzie serwował daleko, a jeśli ten język jest jakby po prawej stronie ust, to będzie serwował blisko. Coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, o co chodzi, to jest prawda. I gościu go po prostu wyczaił. Jaki dwieście IQ. I najlepsze jest to, że co on musiał robić, ten drugi koleś, to nie odbierać każdego serwu. Żeby to nie było zbyt oczywiste, że on się skumał. Wow, okay. I dopiero jakby ileś tam lat później oni siedzieli w jakiejś kafejce i tak dalej i on mówi, stary, wiesz co, a poza tym to robiłeś coś takiego, ja zawsze wiedziałem, że ty serwujesz. Wow. I ty mówisz, stary, ja myślałem, że ty mi w myślach czytasz. Boże. On w ogóle nie był w stanie, on siedział po meczu na przykład z żoną i mówi, ja nie wiem, jak on to odbiera, ja nie wiem, skąd on wie. Nie? I to jest właśnie to, że musisz być mniej przewidywalny. Jeśli będziesz bardzo przewidywalny, to ktoś znajdzie na ciebie sposób i może nie będzie wygrywał zawsze, bo wiadomo, że to jest też gra skilla, ale będzie wiedział, w jaki sposób ma z tobą grać, będzie wiedział, co ma zrobić. Nie żeby wygrać, ale żeby mieć większą szansę na wygraną, nie? No, mega, mega ciekawa historia, trzeba przyznać. Fajnie, że mu powiedział jeszcze. Andrea Gassi rozgrył Borisa Beckera właśnie, to było to. Nie? Stary, to jest prawda. To się wydaje, że to jest jakiś, że ci kłamie, ale to jest naprawdę 100% prawda, nie? No, brzmi to prawdopodobnie, bo tamten miał takie... No to są jakieś takie tiki różne i po prostu robisz to podświadomie, nawet nie wiesz, że robisz. Nie trzymasz na słońcu i tak to jest za gorąco. Tak. Okej. Okay. No ale trucizna. Znaczy, to jest tak. Wiesz co, jak trzymasz kolę na słońcu, to wyparowuje więcej coli i wtedy jest, wiesz, bo ta kola nie jest zdrowa, wiesz, w tych drinkach. No okay, dokładnie. Okej, mamy mnóstwo marinów, no ale takie mówisz właśnie, żeby. To jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, jak najbardziej z tym zgadzam. Ale mamy mnóstwo marinów, podwójny eBay, więc będą upgrade'y robione dosyć szybko. Dopiero teraz jest fabryka, więc jakby relatywnie późno, to jest 5 minuta i jest wejście na ten, wejście na cliff i co za tym idzie oczywiście na creep. Czy jest wystarczająco dużo zerga? Mi się wydaje, że tak, zaraz zobaczymy je tak, żeby tutaj dosyć mocny Steam od razu został zerglany, zobacz, że się cofa, chce wymusić, żeby zerglingi go nie okrążyły. No i to w zasadzie tyle. Nie zrobiło to chyba żadnego wrażenia na laserze. Absolutnie. Spirit nie chce podejmować tego gigantycznego ryzyka, jakim byłoby właśnie wejście na biomasę i wymiana taka, no bo nigdy nie wiesz do końca, ile tych zerglingów tam z tyłu jest, więc tak zazwyczaj to się podbiega i od razu wycofuje na wszelki wypadek, ale też zdarzają się momenty, kiedy teren bardziej ryzykuje, wchodzi głębiej, no i wyłapuje czasami nawet 5-6 królowych się zdarza. Oczywiście uspokoił Piotr,
Co on tutaj tymi SCV-kami robi? Już przejeżdża, czyli okej, przelatuje trzecią bazą, więc no, będzie oczywiście znowu rozmach ekonomiczny. Laser już też się przygotowuje. Kolejna baza zajęta tutaj, no bo laser makrohacze robi tak naprawdę w formie kolejnej ekspansji bardzo często. Znaczy tam makrohacza też tutaj pewnie powstanie za chwileczkę. Wydaje mi się, że powinna. Ale na 60 dronach, czyli bardzo bezpiecznie gra laser, no bo teraz timing push to jest prawie że pewniaczek od Piotra, no ale też wiadomo, że trzeba zostawić bunkier w tej trzeciej bazie, bo kontrataki lasera też mogą mieć miejsce, więc nawzajem się tutaj całkiem ładnie zachowują i kontrują trochę zawodnicy jeszcze zanim tak naprawdę jakaś batalia się odbyła. Zakopywanie, fajnie, to mi się podoba. No, widać było, znaczy wykorzystywał i pokazywało nam to zakopywanie laser, kiedy wykorzystywał te bailingi, prawda, podwójne, więc jak najbardziej jest tutaj troszeczkę takiego potencjału, który może pokazać swojemu przeciwnikowi, żeby tak sobie nie właził, bo tu gdzieś miny mogą być. Okej, powiedział jeden skan, troszeczkę poczyszczone to wszystko, no oczywiście Krip się jak na razie nie zaczął w ogóle cofać, teraz taka dosyć mocna ława ze strony lasera pokazana, ale jak na razie jeszcze nie wykorzystana, teraz dopiero się to wszystko rzuca, zobaczymy, to jeden siege tank zostanie dosyć szybko zaatakowany, wszystko to zeszło z rampy tylko po to, żeby odsłonić drugiego siege tanka, który no, coś próbuje zrobić, on w ogóle nie strzelał, chyba przez dobre 5 sekund zaczął się zastanawiać, co tutaj zrobić. Atakowanie tego siege-tanka to wyglądało troszeczkę jak rozmowa ze swoją dziewczyną, jak się pytasz, ej, chcesz iść coś zjeść, a co chcesz zjeść? Chińskie? Nie, nie chce mi się. Włoskie? Nie, nie chce mi się. Kotlet? Nie, nie chce mi się. To co chcesz? To ty wymyśl. To był ten siege-tank, to był dosłownie ten siege-tank stary. Także bardzo dobra obrona ze strony lasera. I tutaj Spirit, no, nie za bardzo jakby zrobił cokolwiek. Troszeczkę kulą w płot, to się zgadza. Wymiana była właśnie też, sprawdziłem chwilę po niej. O, tutaj jest ciekawie. Ej, w sumie sporo Bane'ów zniszczonych, parę Marinów, ale myślę, że to było trochę lepsze dla Piotra. Odrobinkę, no jakieś 500 różnicy. To jeszcze niby niedużo, ale już minimalnie, mikroskopijnie zadowolony pewnie Spirit. Ciekawe, co dalej? A, i właśnie się zastanawiałem, nie? Czy zrobi 8 Raxów, bo, no wiesz, prowadzi 2-0, no to... Tak. Zróbmy może 8. Mamy taksa. 3 bazy, to jest bardzo dobra gospodarka, żeby właśnie coś takiego mocnego pocisnąć, takie trochę olinerskie, powiedzmy sobie szczerze. 52 workery, więc tutaj... 66 workerów, przepraszam bardzo, więc jakby Spirit ma no, optymalną tą liczbę, prawda? Czyli powiedzmy 22 jednostki na jedną bazę. O, tam był jeden ten zakopany. No i eksplodował. A, on go chyba złapał tym, skanem. To nie jest tak, że laser go eksplodował. To sam ten Bailing został zaatakowany przez Mariny, przynajmniej mi się tak wydawało, nie? Nie zwróciłem aż tak szczególnej uwagi, ale laser bardzo lubi pojedyncze bejny zakopywać i oczywiście potem je aktywować na jednostkach Terana. No nic dużego ponownie się nie zdarzyło. W sumie ciekawe jest to, że na przykład jak zakopiesz trochę tych bejnów, czy nawet dwa bejningi na samym początku gry, to wtedy przeciwnik wszędzie rzuca skany i tak naprawdę trochę marnujesz mu te skany, nie? Takie trochę psychologiczne zagranie, że i nawet jak nie masz tych bejnów nigdzie zakopanych, że on po prostu musi cały czas wszędzie wszystko sprawdzać. Tymczasem mieliśmy taką próbę podejścia ze strony Spirita, nie do końca ona cokolwiek zrobiła. Mocno teraz laser wypuszuje ten creep, nie? Zauważ, że w tej grze ten creep jest naprawdę mocno pchany na Terana i on zdetonował sobie bejny na skałkach. Dziwny błąd. To było nie do końca dobre. Na pewno nie powinno się zdarzyć. Teraz lekko jeszcze hydraliski obijają Medivaca. Laser robi bardzo dużo jednostek, no bo oczywiście ma bardzo dużą ekonomię. 91, no to w zasadzie można robić limit za limitem i tak właśnie nasyłać kolejne fale na Terrana i prawdopodobnie tak będzie wyglądać teraz ta rozgrywka. Laser nie splamił się jeszcze robieniem Hive'a czy Infestation Pits. Po prostu czasami rezygnuje z technologii na rzecz tego, żeby mieć jeszcze więcej jednostek, no i skupić się na tych atakach w 100%, żeby nic innego tam u głowy nie zaprzątało. Kolejny Medivac zniszczony. Ładnie, naprawdę ładnie walczy o tę biomasę laser, to mi się podoba. Nie odpuszcza tego aspektu gry, no tak nawet odrobinę. I w górnym prawym ekspansja, w dolnym lewym ekspansja. Rozkręca się jeszcze bardziej. Ale laser właśnie dzisiaj pokazuje taki mocno ekspansywny też tryb. Nie mówię na samym początku, ale w momencie, w którym on czuje, okej, dobra, mam jakąś kontrolę nad mapą, to nagle się rozwija i to mega, mega mocno. I na pewno wydaje mi się, że Spirit doskonale o tym wie, on jest na 3 bazach, jest taki trochę mocno zamknięty. Niby 117 limitu armii kontra 110 jednakże, upgrade'owo też wygląda odrobinę gorzej, chociaż teraz kończy się plus 2-2, więc wyjdzie na prowadzenie i to w sumie nawet dosyć długie, bo dopiero teraz plus 2 na atak się zaczynało i teraz w sumie tak złapał troszeczkę swojego przeciwnika. To wygląda naprawdę bardzo dobrze ze strony zawodnika Zernowskiego. Wydaje mi się, że tak całkowicie posprząta to wszystko i to właśnie ma miejsce ze wszystkich stron. Całkowite okrążenie GG, jak najbardziej GG. Bardzo dobrze to ogarnął. Tak jest, elegancko, jak dłoń w rękawiczkę wjechał laser. Z obu stron jeszcze idealnie tak, jak trzeba było to zrobić. Well played, Mikołaj. No i przywraca nadzieję sobie.
no, może wejście do finału już z górnej drabinki, ale musi wygrać jeszcze dwie mapy oczywiście Laser. Spirit cały czas tylko jedną. Mhm. No trochę zaryzykował Spirit, tak. Pożałował tego wyjścia. Laser go bardzo ładnie złapał. To jest właśnie to, co Zergowie muszą robić, w mojej opinii. Właśnie w taki sposób łapać te jednostki, ładnie je okrążać, tworzyć swoje własne pole bitwy, a nie po prostu, okej, okay, dobra, ława kontra ława, no wtedy Terra na pewno wygrywa, nie? Znaczy, no powiedzmy tak statystycznie, nie? A tutaj to jest właśnie sytuacja, w której Terran, no nie chciałbym powiedzieć, nie ma szans, ale to jest ta sytuacja, w której Terran na pewno po prostu pomyśli dwa razy, zanim wyjdzie następnym razem w taki sposób. No to na pewno, na pewno. No to jest też powód, dla którego ta bitwa to jest też tak naprawdę jeden z powodów, dla którego Terrani już tak no, po 10 minucie, po 11 często już nie atakują jakoś tak odważnie, tylko właśnie dostawiają dużo fabryk, dużo tanków i się barykadują, bo po prostu no, złapiecie zerk raz, dwa i w zasadzie to... No, no nawet nie walczył Spirit jakoś dużo, nie? Po prostu no. Wyszedł, bo już wiedział, że zaraz wejdzie kolejna fala i po nim, bo nie zrobi takiej już obrony mocarnej. Wiesz, jak to wyglądało troszeczkę, jak wiesz, jesteś takim młodym człowiekiem i tak dalej i co robisz, to żyłujesz silnik... Bo kupiłeś, tata kupił ci nowy samochód fajny, jakiś tam Golf Mark 7 GTI, prawda, i masz te 250 koni czy coś tam i myślisz, wow, patrz jak fajnie brzmi. I w pewnym momencie słychać takie ping i zaczyna się lać olej spod tego, spod samochodu i ty co robisz, to tak stoisz tak. Oj. I to był właśnie Spirit w tej grze, tak. Oj. Ocenił, że ja może wyjdę. No. No i wyszedł. Nie dało się faktycznie tego raczej już odratować w żaden sposób. No i po co się tam kopać właśnie z koniem, jak można pójść na dobrą mapę dla kampy terańskiej Neo Humanity. Zaraz ona będzie tutaj ładowana. Ale tam jeszcze kilka rzeczy jest poprawianych. Właśnie, ja tutaj szybko może podziękuję. Ja dziękuję również. Dziękuję. Chciałbym podziękować Akademii, moim rodzicom oraz Jezusowi. Akademii. Także no. Ale jak najbardziej za chwileczkę będziemy ten, za chwileczkę będziemy cisnąć z kolejną rozgrywką. Tylko... Techniczny jeszcze będzie. Techniczny jeszcze musi wrócić. Z łazienki. Także no. Też ja myślę, że Zedrze, ty byś to rozgryzł tam w jedną sekundę. Znaczy, nie wiem, co tam jest używane. Czy tam jest Vimix, czy coś. Tak, jest Vimix. Jest Vimix, no to ogarniemy. Dobra. Także, no. Oczywiście jeszcze bardzo dziękuję Synthesis. Pozdrow w końcu bez reklam, tylko nie zmarnuj, okej, okay, postaram się. Wojta Spel, dziękuję bardzo, Notexis, dziękuję bardzo również za subka, Black Winny, Ibum, dzięki wielkie. Hirosy 4 i tak lepszy napisał Ibum, czym striggerował pewnie połowę czatu. Black Winny, dziękuję bardzo, Lelo, dzięki wielkie. No i lecimy oczywiście z kolejną mapą tego finału drabinki górnej. W górnym lewym oczywiście narożniku mamy Spirita. To jest mapa. To jest mapa i w prawym dolnym rogu też tak jakby mamy Spirita, prawda? Jest tutaj Laser Spirit, zaraz też tutaj będzie. Decyduje się na Triple Rax. Chciałbym prosić o telefon do Misza, żeby ocenił jakość proxy Raxa. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia osoba, żeby położyć tutaj pogardę albo wynieść, śpiewać peany na część terańskiego zawodnika. No zaraz zobaczymy. Na ten moment sytuacja nie przedstawia się zbyt dobrze ze strony Elazera, bo on zupełnie nie wie o tym, że coś takiego ma miejsce. Jeden overlord się leci w stronę baz zawodnika terańskiego, drugi się tak troszeczkę tutaj zatrzymał, zupełnie nie leci nigdzie, nie decyduje się na żaden jakiś taki, nie wiem, scout troszeczkę bardziej na zachód, więc no nie jest dobrze, nie jest dobrze. No myślę, że to... Też jakby tak dopisać troszeczkę ideologii, 200 IQ za granie, ponieważ no właśnie to jest dobra mapa do kampy, być może nawet, chyba nawet najlepsza w puli, zdaniem niektórych też czołowych zergów, więc no, kto by się spodziewał proxy Raxów? Otóż nikt. Żaden nie widział. Zobaczmy, czy Lazer się spodziewa. O, wow, jaka reakcja od razu, nie? Roach, okay. Warren oraz Extractor dostawił, czyli Lazer tak naprawdę już poświęca tę haczerkę, już się pogodził z tym, że jej nie obroni, no i po prostu idzie w Roachę. No, zobaczymy. No nie stracił Overlorda, to jest jakiś... Znaczy, dla mnie to jest w ogóle ogromny plus, prawda? Bo jakby miał jeszcze supply blocka, to byłaby kompletna katastrofa. Pytanie już mi teraz, co chce także Spirit zrobić? Może wejść do maina? Ma 5 marinów, to nie jest mała siła ognia, więc teoretycznie mógłby tutaj spróbować może coś jakby właśnie na takim tangencie pojechać, nie? Że oczywiście tak, ty poświęcasz swoją bazę, ja wiem, że ją poświęcasz, więc ja ją zniszczę, a tak naprawdę mógłby gdzieś tutaj wjechać właśnie. O, te 4 zeringi, jeśli zabije, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Stracił jednego marina, więc w zasadzie wydajność 200% tych marinów, bo stracił dwa razy więcej minerałów w tym momencie Laser. Ma te dwie królowe, pojawiają się roacze, no może być ciężko. Ten, prawie stracił tego SCV.
No nie jest idealnie. No nie chcę na pewno go utracić, jedzie inny. Mogłyby się naprawiać te SCV-ki nawzajem, ale dla Spirita dużo ważniejsze jest ukończenie bunkra, który też utrudni Zergom wyjście. O, wow. Ładnie królowa złapana, fajnie. No i teraz widzi Roach'e, chce dobić haczy, czy nie chce dobić, jestem ciekaw. Nie. Na razie ogień skierowany do podchodzących jednostek, a jeżeli nic nie ma, no to właśnie dopiero wtedy haczerka jest atakowana. Udało się to rozwalić. Czyli na razie wszystko w miarę zgodnie z planem Piotra. I zobaczmy, że on zagrał już fabrykę i co ciekawe przed ekspansją, bo on wie, że taka kontra Roach'owa mogłaby być trochę niebezpieczna. No, należy reperować. Właśnie. No, ta fabryka to jest konkret, prawda? On w ogóle nie decyduje się na żaden follow-up. Te dwa SCV to jest troszeczkę za mało, mi się tak wydaje. Jeszcze będzie atakował? No chociaż nie, wydaje mi się, że jest w miarę okej. Nie wiem, czy one akurat chyba tyle reperują, żeby wyreperować te cztery. Pięć rawagerów to już będzie troszeczkę za dużo, tylko to dużo potrwa, to długo potrwa właśnie, to jest ten problem. Że to się zdecydowanie za długo będzie tutaj wszystko działo. No i teraz podejście, poleciał jeszcze Korosiv, dokładnie tak, ten jeden bunkier padnie. No, został jeszcze kolejny, zanim ta wylęgarnia zostanie zbudowana, to naprawdę dużo czasu minie. No ale Azer może myśleć, że tam gdzieś jakaś XP jest robiona. Znaczy w sumie jest Command Center też już w drodze, ale najpierw właśnie była ta fabryka, o której mówiłeś. Bardzo ciekawe, czy kontra nadejdzie... Znaczy to, że nadejdzie, to jest w sumie oczywiste, ale czy ona będzie krytyczna, czy ona faktycznie już zrobi duże szkody Spiritowi, czy też zostanie łatwo odbita za sprawą dość szybkiego cyklona. Laser nie zamierza poprzestawać, to robi też nawet jeszcze jednego Ravagera. Łącznie tych Ravagerów ma 6, za chwilę może nawet 7 sobie zbuduje, jak będzie chciał. Tak jest, jest 7 Ravager, czyli same Ravagery w tej presji Lasera plus jeden Zergling. To zapomniał Laser podprowadzić Overlorda. No bez Overlorda nie może tutaj sensownie atakować na rampę, bo nie ma wizji na wzniesienie, więc jednostki właśnie tak się trochę bez sensu muszą wpychać. No jest słabe to było. O. Prawie mam wrażenie, że może zabiłby tylko Ravagera, ale jest dokładnie tak jak mówisz, on po prostu nie ma wizji, więc musi wejść, jakaś jednostka musi zostać ostrzelana, musi otrzymać obrażenia i to nigdy nie jest zbyt dobre. Tutaj poleciały dwie rakietki, ta trzecia niestety nie została odpalona, więc Ravager będzie w stanie się wycofać, nie ma tutaj żadnego leczenia. No i brakuje tutaj właśnie tej wizji na high ground, zwłaszcza, że właśnie bezceremonialnie, w zasadzie tak bezpardonowo i bez żadnej litości, bez żadnej retaliacji sobie tutaj Spirit jeździ tym samochodzikiem i po prostu strzela, prawda? Tak w zasadzie może być, że prawie za darmo, co też nie jest idealne dla Zerga. Chociaż z drugiej strony właśnie Novello to tak dał jakąś wizję troszeczkę. Kurczę. Zacne te salwy, rozwalił barykadę, 3 supply depoty, bunkier. No coś tam zrobił tutaj Mikołaj. Ale jest ciężko. Tak jest, Banshee też na pewno na dobre obroni Elazera. Elazer nawet wychodzi z bazy Spirita oczywiście, no bo on wie, że po prostu by tracił za darmo Ravagera. A to nie są takie tanie jednostki, każdy Ravager kosztuje łącznie 100 minerałów, 100 gazu, razem z kosztami Roach'a. Tak, właśnie to jest ten problem, że to kosztuje 100 gazu, nie? To jest bardzo duży wydatek, no okej, Overlord padł, będzie troszeczkę mniej wizji. Zawodnicy nie mają w ogóle za bardzo wizji na mapie. Banshee została tutaj. Mi się wydaje, że on po prostu czuje, że okej, zaraz wrócą do mnie te Ravagery, lepiej mieć jakąś taką defensywę konkretną, żeby po prostu co zrobić, to nie umrzeć i się obronić. No kurczę, powiem szczerze, że tak jakoś właśnie ten atak początkowy świetnie i jakby jest fabryka i wygląda na to, że po prostu Spirit co zrobił, to użył ją jedynie defensywnie, nie? Oczywiście trzeba było właśnie postawić się na cyklona. Fabryka potem oddała te chlaba Starportowi, stąd te w miarę szybkie Banshee. Dostawia już polski teren kolejną bazę. To mnie zastanawia, powiem ci szczerze, bo te koszary tak długo w powietrzu były, ale widocznie miały być. I on chce naraz Combat Shielda i Steampaka opracowywać, w porządku. Znaczy tak na to wskazuje, a Starport pewnie weźmie sobie ten reaktor. Tak trochę to wszystko daleko od siebie. Tutaj sobie zrobi, to chyba bez sensu, nie? Że on sobie zrobi swój reaktor przepraszam bardzo, Piotr ma wszystko przeliczone. Tu jest większa matematyka, tak. Przy pana. Przy gotowych reaktorach robi koszary, a przy Starport sobie swój reaktor stawia, taka synchronizacja, matematyka. No i plus jeden, jeden właśnie, jako też kolejny element tego równania terańskiego. Trzy bazy kontra trzy bazy. Znaczy trzecia baza ze strony terana jeszcze w ogóle nie funkcjonuje. Co robi od razu Elazer, to decyduje się na czwartą, właśnie żeby gdzieś tam wyjść do przodu. No i jeśli chodzi o jednostki zbierające, to też wygląda bardzo dobrze. 60 workerów na 47. No tutaj jest spore crawler, więc nie będzie można tak sobie po prostu za bardzo podlecieć. Chociaż zniszczył jedną królową, także jest całkiem fajny. O, i w sumie jakby nie ma detekcji za bardzo, więc może nawet jakby
biorąc pod uwagę tego, że będziemy miały może trochę czasu, no to tak, to zniszczy tą bazę. Zmusi do jej anulowania. Nawet nieźle wyszło to Spiritowi. Laser ma duży dyskomfort wygrania w 9 minucie na Terrana z Zergiem bez czwartej bazy. To jest duża sprawa, nieprzyjemna. Wiadomo, początek też trochę wszystko... przez ten początek też wszystko inne jest troszeczkę opóźnione, ale mimo wszystko chciałbym mieć na pewno już przynajmniej w połowie, jak nie całą ukończoną czwartą bazę laser, zrobić drony i w ogóle. A na razie to się tak kisi na tych 60 dronach i zastanawiam się, czy on tak na serio teraz robi dużo wojska, żeby zaatakować, ale chyba nie, skoro stawia kolejną haczę, to tak jakby jednak planował coś bardziej ekonomicznego. Teraz oczywiście dalsza taka lekka stagnacja, ale wychodzi na mapę Spirit, no i być może ten atak już będzie w stanie dużo zdziałać. Mhm. O, złapana jedna jest. Czy to jest? Aha, bo to jest cyklon, przepraszam bardzo. No tutaj raczej zerglingi nie zrobią zbyt wiele, może po prostu załadować jednostki do mediwaków i to jest wszystko. Upgrade'y za chwileczkę się zakończą z obu stron. Próba jakiegoś podejścia do bazy numer 3. Tu jest jeden switch tak w naturalu, a można się po prostu od niego odsunąć, albo może po prostu zaatakować za pomocą Corsive Bailey, co nie będzie miało miejsca. Zniszczone dwa supply'e, bardzo fajnie to wyszło. Mało jednostek jak na razie w tym momencie padło, jeśli chodzi o zbierające oczywiście, bo 4 SCV. No ale zobacz, tak troszeczkę szachuje swojego przeciwnika tymi Ravagerami. I Mariny nie są w stanie przejść na trzecią bazę i w ogóle czegokolwiek tutaj zrobić. I raz, że mamy stratę w SCV, dwa, że stratę w wydobyciu, no i jeszcze trochę budynków zostało pozabijanych, podniszczonych. Więc no, taki malutki atak, ale coś tam zrobił. Command Center. Tutaj oczywiście kolejne ulepszenia Spirita. Myślę, że jakoś tak słabszy, wolniejszy wydaje się Spirit... No, po tej poprzedniej mapie po prostu, nie? Tak więcej go powinno być, mam wrażenie, na tym etapie gry. No, ale to też nie można powiedzieć, że gra źle, oczywiście. Jak najbardziej. No, poczekajmy, aż spuchnie, że tak wyrażę. Okej, Spirit będzie starał się atakować gdzieś tam. To raczej nie zauważą zerglingi tego, ponieważ one mają za małą wizję po prostu. One mają troszeczkę mniejszą. W ogóle w Brudłorze to one miały naprawdę dramatycznie, miał małą tą wizję, ten zasięg widzenia. Okej, changing złapany. To raczej się za bardzo nie miało prawa udać. No i na ten moment Banshee też nie są w stanie za bardzo tutaj robić czegokolwiek. No podlecieć, może zniszczyć jednego zerglinga, czy tam dwa, no to jak najbardziej. Ale to raczej jest limit ich możliwości na ten moment. No i jest drop. Do bazy numer 3. Czy coś zrobi? No zabity jeden dron chyba i to w zasadzie tyle na ten temat. Także trochę tych marinów tutaj się, no o, te zerglingi po lewej stronie, tak nie wyglądało to najlepiej przez krótszą chwilę. Czy się dobrze wymienił 8 marinów na dosyć dużo zerglingów, jednego drona, no i to w zasadzie tyle. Spokój, troszeczkę w zaopatrzeniu podgonił Spirit z tego co widzę, jak tam wymiany. No, trochę większe właśnie u Terrana, czyli spełnia swoją rolę bardzo zacnie laser. Zobaczymy też, że w miarę żwawo przechodzi w Hive'a. Ciekawe, czy to będzie kolejna mapa, gdzie on spróbuje tych Broodlordów i spróbuje zagrać długą grę ze Spiritem. No bo Spirit może wymusić długą grę. Jak chce, to on po prostu się będzie cały czas bronił, nie? I co mu zrobi laser? No nic nie zrobi. Co najwyżej może ryzykować, przełamywać. Ale bardzo niska ekonomia lasera, nie? Jak na niego to 74 drony, teraz mało, po prostu mało. No zwłaszcza, znaczy wiesz, on ma już piątą bazę, więc rzeczywiście można by tutaj troszeczkę się pokusić o jakieś takie popchnięcie tego odrobinę wyżej. Hive jest już prawie gotowy, plus 2-2 jest też prawie gotowe. Te upgrade'y, nie chciałbym powiedzieć, że idą równo, ale laser nie jest daleko za swoim przeciwnikiem. I na ten moment tak naprawdę nie widzimy jakiegoś takiego zdecydowanego ruchu ze strony żadnego z tych graczy. Może teraz właśnie, bo tu jest dosyć duży jednostek zerga, ale były takie małe potyczki, można by powiedzieć, jakieś gdzieś tam na granicy, prawda? Ktoś gdzieś rzucił w kogoś kamieniem i to jest w zasadzie tyle na ten temat. Bardzo nice. No tutaj dwa razy teraz pomyśli Spirit, zanim wejdzie, czy na creep, czy poza creepem. Do tego jeszcze próba złapania troszeczkę, to ładnie zostały złapane te siege tanki za pomocą mediwaków, tylko one dalej w tym mediwaku siedzą i w ogóle nie kontrybuują do tej defensywy. No i wlało się dosyć dużo zerga na przedpole zawodnika trańskiego. Do tego jeszcze z tyłu tutaj dosyć dużo jednostek wyskoczyło. I czy to jest 2-2? Ja tak się mocno zastanawiam. 100 limitu na 58. Wydaje mi się, że to może być koniec zawodnika trańskiego. GG! Nice, GG! 2-2! Doskonale, mamy remis. No i pokazał laser, że no naprawdę, tylko dać mu szansę, krótką chwilę i natychmiast wykorzystał i wygrał mapę New Humanity. No i Spirit już po podjęciu tego ryzyka chyba uznał, że okej, uspokójmy się i
spróbujmy właśnie, no tak, no tak, no Spirit, kurczę, z jednej strony profesor Axe, z drugiej chciał już się przekampić, nie? I to mnie tak, tak zastanawia, kurczę, czy w co teraz pójdzie, czy znowu jakieś lekkie ryzyko podejmie, czy wróci do tego, co działało na pierwszej, drugiej mapie, no bo to by nakazywała jakaś taka podstawowa intuicja. Mhm. Piąta mapa to Babylon, no i powiem szczerze, że tak właśnie było widać 2-0 ze strony Spirita i tak, no dobra, no to chyba tyle, ale Elazar się chyba troszeczkę tak raz, że poirytował, dwa, że obudził. Na pewno wygląda to dużo agresywniej z jego strony. Co ciekawe właśnie, jakby w poprzednich rozgrywkach też widzieliśmy taką mocną ekspansywność ze strony Elazara. Tutaj też to widzimy, nie? A więc widać, że on sobie po prostu opiera na tym grę. Na tym, że okej, ja chcę mieć w mid-game, w late-game tak mnóstwo tych baz, prawda, że ja naprawdę eksploduję, jeśli chodzi o tą gospodarkę w pewnym momencie. Chociaż tak jak powiedziałeś, że tutaj też nie było za dużo tych wszystkich dronek, nie? Że on jakby szedł tak w tym kierunku, ale gdzieś tam było jakieś takie ograniczenie. No ale też być może został na tych 70 paru dronach, żeby mieć po prostu gigantyczny limit, nie? I zaryzykować takiego ataku i... No a tu jeszcze się tak pięknie ułożyło, że złapał tego Spirita na mapie. Ciekawe, czy Elazar liczył i jego taktyka na tę grę polegała na tym, że on liczy, że Spirit go zaatakuje. No i wtedy właśnie będzie pokaz siły. Mogło tak być, bo czasami progimerzy bazują na tym, że ktoś coś zrobi, co jest standardem i... No. I no i to tak po prostu mogło być, ale to trzeba było oczywiście spytać samego zawodnika. Tak. A my już lecimy na kolejną mapę, na Babylon. Będziemy ruszać. No i oczywiście w górnym lewym rogu na czerwono Piotr Walukiewicz, czyli Spirit, zawodnik teamu SiteStorm Gaming. A wyrównujący na 2-2 w rogu prawym dolnym jest to Mikołaj Ogonowski, czyli Eleiza, przepraszam bardzo, z teamu Liquid. No właśnie, nie? Jest bardzo ciekawie. Zastanawiam się, co będzie się Spirit zrobić. Wydaje mi się, że ten Triple Rax zrobił robotę, ale jakby follow-up nie był wystarczająco mocny do tego i się fajnie wykaraskał z tego wszystkiego Elazar, prawda? A więc nie... Znaczy teraz już widzimy, że oczywiście Spirit nie będzie chciał tego robić drugi raz, że tutaj jakby plan jest zupełnie inny. A inna kwestia jest taka, że to nie jest tak, że mamy sytuację ze strony tych dwóch graczy, że na przykład okej, dobra, jest late game, ja wygrywam. Nie, że któryś z graczy jest dobry w early i to jest koniec. Tylko, że oni naprawdę są bardzo wysokiej wody i to jest w tym late game mimo wszystko to jakby przechodzi z rąk do rąk. To jest też kwestia jakby kompozycji, pozycji, wszystkich tych elementów, które tworzą dobrego gracza i to nie są zawodnicy, którzy po prostu okej, dobra, late game, ja nie umiem w to grać i przegrywam, nie? Umiem tylko liny. Właśnie to jest ten koncept, że żaden z tych zawodników nie może liczyć na to, że okej, dotrwam do 12 minuty i wtedy jako Protoss wygrywam, nie? No tak. Dobra. Ekspansja po raz kolejny u Spirita, Command Center First, czyli po Supply Depocie, od razu druga baza, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to oczywiście koszary. No i tutaj są różne warianty. Pamiętam, że na mapie Dragon Scales chyba to była jedna rafineria, a nie dwie takie jak tutaj i wtedy kolejne koszary były szybciej. Wtedy były trzy raksy, teraz mamy jedne. Także zawsze te taktyki niby wyglądają tak samo, ale oczywiście po chwili przeważnie gracze coś tam jednak zmieniają, no żeby nie zagrać dokładnie tego samego dwa razy, no bo to jest coś, czego się by tutaj Nazer pewnie trochę spodziewał. Mhm. To jest zawsze ta nieprzewidywalność. Overlord doleciał, zobaczył Command Center na bardzo zaawansowanym już etapie, więc Elazar już wie, że to jest Command Center First. Tak. Właśnie można, dla kogoś, kto może nie gra w StarCrafta, można po prostu poznać, że okej, jeśli ten budynek jest tak wcześnie, no to nic innego nie mogło zostać może przed nim zagrane, albo tak, powiedzmy ten budynek był wcześniej od tego, albo od tamtego, albo został zrobiony w takim timingu, no bo widzisz po prostu, znasz, że wiesz, że na przykład w tej, a tej minucie ten budynek musi zostać zakończony, jeśli został zagrany w taki, a taki sposób. I to ci daje tą informację o tym, co gracz zrobił. I co za tym idzie, oczywiście możliwość jakiejś riposty, jakiejś odpowiedzi, zbudowania jakiegoś właśnie konceptu build orderowego, dzięki któremu będzie w stanie wygrać. Trzecia minuta gry za nami. Pierwszy Reaper dopiero co się orientuje, gdzie jest trzecia baza Elazara. No i jednak, wiesz, zastanawiało mnie, czy Spirit nie zrobi na tej mapie dwóch bazówki, bo są takie taktyki. No. Ale jednak nie, bo buduje już trzecią bazę. Aha, no i chyba faktycznie wraca do tego, co właśnie wtedy się udało, czyli Heliony. To była mapa pierwsza, z tego co pamiętam. Tak właśnie, bo zobaczmy, że w tych dwóch mapach w ogóle jakby tych Helionów nie grał. Był jakiś Triple Rax albo coś w tym stylu, ale nie było właśnie takiego klasycznego pusha. Czy może raczej nie pusha, ale pressingu ze strony Spirit. On próbował zagrać coś innego, właśnie może czuje, okej, dobra, w poprzednich grach to działało, to może wróćmy do tego. Tak jest. Kwestia jest taka właśnie, czy Elazar jakby, czy
u niego po prostu te buildy dobrze wchodziły ze strony Spirita, czy może rzeczywiście te Heliony trochę mu popsują szyki, czy może po prostu Elazar się wgrał i niezależnie od tego, co Spirit będzie teraz grał, to Elazar po prostu czuje się już bardzo pewnie, nie? Wiesz, na tym polega to pytanie, czy zmiana taktyki ze strony Spirita w ogóle w czymkolwiek pomoże? No to jest to odwieczne pytanie, czy warto teraz coś zmienić, czy nie zmienić, no bo sytuacja jest podbramkowa, chociaż no też jest to drugie życie w turnieju w dolnej drabince i trzeba wybrać builda, który, dużo fajniej jest na pewno do finału wejść z tej górnej drabinki, fajniej i wygodniej, no bo potem gracz może się zrelaksować, jakoś się odpuści, jakoś lekko odpuścić, że tak powiem, może nawet niektórzy sobie by drzemkę zrobili, jakby mieli tak z godzinkę albo nawet, więcej na pewno niż godzinkę do finału. No i ten komfort relaksu, który z tych graczy niebawem będzie mieć. Na razie jeszcze się nie wyklarowało, kto co zrobi tak w 100%, ale po prostu się bardzo dobrze rozwijają obaj gracze. Elazar wiadomo, że dronuje, rozlewa biomasę, robi kolejne królowe, bo teraz one są na tym etapie gry najlepszą jednostką do obrony. No wiadomo, że chcesz jakoś właśnie się obronić przed tymi Helionami, one mają dosyć dużą pulę życia, nie dostają tych dodatkowych obrażeń, a Zerglingi no po prostu są spalane, nie? Więc chcesz to gdzieś tymi królowymi przyjąć na klatę. Zerglingi wbiegają do Naturala, no to akurat nie wyszło to najlepiej. Jest troszeczkę Helionów, ostatecznie jakieś tam SCV, Marine, czy dwa Mariny zostaną zabite i to w zasadzie jest tyle na ten temat, nie są to jakieś ogromne straty. Niemniej jednak to powoduje, że Heliony się wracają i co za tym idzie, no teraz to królowe sobie mogą położyć, chociażby kolejne kryptumory, a więc to też jest coś, co bardzo pomaga tutaj Elazarowi w zdobyciu jakiejś tam troszeczkę może większej przewagi. I też ten zawodnik w tym momencie robi ler. Trzeba przyznać, że ta biomasa ładnie rozlewana. Dałoby się jeszcze odrobinę szybciej, ale i tak jest nieźle. No i czwarta baza ze wspomnianym Ler jest budowana. Ciekawe, czy pójdzie zgodnie ze sztuką Elazar i zagra szybkość do Bane'ów. No właśnie, zastanawiam się nad Banning Nestem, którego jeszcze nie było. Kiedy on go postawi, bo on to jest naprawdę, wydaje się, bardzo późny Banning Nest. Trzecia baza jest lekko zaczepiana, ale nic ogromnego. NSCV chyba padł i to jest w zasadzie wszystko. No i znowu mamy taką samą sytuację, że Spirit atakuje bez detekcji budowaną bazę ze strony zawodnika Zeryuskiego. Tutaj akurat będzie w stanie chyba to ogarnąć. Nie jest trochę za daleko. Dalej nie widać tych Banshee. One są na krawędzi właśnie straty energii, bo miały bardzo mało tego wszystkiego. Ale nawet jakby jedną poświęcił, wydaje mi się, że to byłoby optymalne. Znaczy opłacalne może bardziej w ten sposób, żeby zniszczyć tą bazę, która już w tym momencie jest odbudowywana. Troszeczkę Helionów właśnie w tym momencie też tutaj jedzie. Znowu Zerglingi atakują linię mineralną, znowu się to wszystko musi cofnąć ze strony Terana. To są w zasadzie zerowe obrażenia, które zostały zadane. No i to tyle na ten temat. Tak, niewiele. Tutaj dwa Evo Chamber zagrane przez Elazara. Za momencik rotacja 22-16, jeżeli chodzi tutaj o te dronki. Tutaj też coś się wydarzy. Jeżeli chodzi o wydobycie, to w zasadzie już nawet można by te 6 nadmiarowych dronek przetransferować. Potem Elazar nie będzie musiał o tym myśleć i już się skupi w zupełności na innych tematach. 69 dron. Ciekawe, czy będzie podobny pomysł miał na tę rozgrywkę Elazar, czyli właśnie na trochę gorszej, trochę mniejszej może tak ekonomii. Zrobi dużo więcej jednostek walczących i będzie próbował gdzieś łapać Spirit, ale Spirit jak ładnie wyszedł na prowadzenie. Może nie dużo, ale to już dobry znak jest. No, ale to chyba też jest podyktowane tym, że Elazar ma nadwyżkę 1000 minerałów. Tak nie do końca skąd się tutaj ona, nie do końca wiem skąd się ona tutaj wzięła, ale się wzięła. No. Może larw nie ma? No okay. Właśnie, no są dwie, więc rzeczywiście dobrze byłoby mieć ich może troszeczkę więcej. Hydraden w drodze w międzyczasie, no trzeba gdzieś wydać ten gaz i minerały. Skałki zniszczone, no jest 5 baz ze strony zawodnika Zeryuskiego kontra 3 u Spirita, który teraz dosyć mocno wychodzi, może rzeczywiście chce tak właśnie ukrócić te zapędy mocarstwowe ze strony Elazara. Teraz zostanie złapane troszeczkę tych Banningów, to akurat było całkiem spoko, poleciała jedna transfuzja na jednego z nich i teraz będzie chciał to jakoś okrążyć może, albo coś w tym stylu, zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze oczywiście ten Centrifugal Hooks, to jest 5 sekund. To jest trochę antytiming ze strony Spirita. Ja nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę z tego, że ten teraz może zauważył, ja nie wiem do końca, czy on będzie chciał tutaj jakoś próbować dalej tutaj stać. O, i mamy jednak pierwszy ruch ze strony zawodnika Zeryuskiego, który wpada znowu z takim okrążeniem, no i po raz kolejny widać tutaj naprawdę, no czy masakrację, no nie do końca bym powiedział, bo siege tanki dalej stoją w ogóle. Teraz jakaś mocna eksplozja tutaj po prawej stronie. Te siege dalej zadają konkretne obrażenia, to jest na ten temat. Wow, okej. Świetny pomysł, ale Spirit wytrzymał po prostu tą
tą powódź. A to takie ładne okrążenie i też no, na przykład nie przedronował laser, miał tylko w zasadzie taką ekonomię jak Spirit, nie licząc move, więc to może powinno się udać, no ale się nie udało. Jeszcze laser bez ulepszenia atakował. Do ich ukończenia było jeszcze potrzebne jakieś 20 sekund, mniej więcej, może 30. Wow, no brawo Spirit, wytrzymał napięcie, nie? Wygrać dwie mapy, potem przegrać dwie kolejne i potem taki zgrzyt lekki. Ale dał radę i wygrał piątą mapę. Tak jest. To było niezłe. Czy powinien poczekać? Myślę, że tak. Myślę, że też powiem.